Marta Łabęcka, My Beloved Monster, wydawnictwo BIA. Czyta Monika Chrzanowska. Prolog. Naród w stanie Karolina Północna było spokojnym miastem. Wszystko było tam znajome. Ludzie mówili sobie dzień dobry i zawsze wiedzieli, z kim się witają. Gdy uprzejme powitanie przeradzało się w równie uprzejmą pogawędkę... Byli na tyle rozeznani w życiu swojego rozmówcy, że bez trudu orientowali się, kogo należy spytać o samopoczucie pod na zdrowiu mamy, komu pogratulować narodzin dziecka, a kto powinien usłyszeć wyrazy współczucia z powodu utraty pracy. Nikt nie pytał o drogę, nie zachodził w głowę, jak dotrzeć do domu znajomego ze szkoły, gdy pierwszy raz został zaproszony na domówkę, ani nie potrzebował chwili, by przypomnieć sobie, co znajduje się na danej ulicy, gdy usłyszał jej nazwę. Norwood było jak stara, dawniej uwielbiana piosenka, o której możesz zapomnieć na lata, a później usłyszeć ją w radiu pewnego słonecznego dnia i uśmiechnąć się na myśl, że wciąż pamiętasz każde słowo. To było jedno z tych miejsc, w których się nie mieszkało, ale w których się żyło. I chociaż jednym żyło się lepiej, a innym nieco gorzej, każdy z 2787 mieszkańców zgodziłby się z opinią, że w Norwood żyło się przede wszystkim spokojnie. To nie było miasto, o którym słyszało się w porannych wiadomościach, nie pojawiało się w krzykliwych nagłówkach gazet donoszących o sensacyjnych informacjach. Wielu mieszkańców hrabstwa Stanley nawet zapewne nie zdawało sobie sprawy z jego istnienia. Nie było tam nic wartego uwagi. W Norwood nigdy nic się nie dzieje. To słowa, które każdy z mieszkańców wypowiedział w swoim życiu przynajmniej raz. Czasem miały charakter przekonania, według którego dorośli wychowywali swoje dzieci i od najmłodszych lat pozwalali im chodzić samym na plac zabaw, bo oni tak właśnie zostali wychowani. Innym razem były sposobem, w jaki spragniona sensacji młodzież wyrażała frustrację z powodu życia w tak nudnym miasteczku. Tak czy inaczej stanowiły coś na kształt niepisanej zasady, która mówiła, że w mieście nikt nie dopuszcza się zbrodni i której wszyscy przestrzegali. Mniejsza o konsekwencje prawne one dotknęłyby tylko pojedynczą jednostkę, ale przestępstwo pogwałciłoby ten spokój, który dla wielu mieszkańców był niemal świętością, burząc wszystko, w co tak głęboko wierzyli. I może to wszystko byłoby śmieszne i naiwne, gdyby nie fakt, że w Norwood naprawdę nigdy nie działo się nic złego. Żyjący tam ludzie mieli więc pełne prawo, by czuć się bezpiecznie i wierzyć, że ich małomiasteczkowe przykazania mają jakąkolwiek moc sprawczą. Do czasu, gdy ktoś postanowił to zmienić. Teraz nic z tego nie jest już prawdą. Teraz Norwood w stanie Karolina Północna. Już nie jest spokojnym miastem. Rozdział pierwszy. W słowniku nie było określeń, które chociaż w połowie oddawałyby to, jak bardzo Holi kochała te chwile. Oboje byli nadzy, ich rozgrzane skóry były do siebie przyciśnięte tak ciasno, że gdyby to było wykonalne, już dawno stopiliby się w jedno. Czat przykrywał ją swoim ciałem, unosząc się jedynie na tyle, by jej nie przygnieść. I Holly wyraźnie czuła wciąż jeszcze przyspieszone bicie jego serca, zupełnie jakby biło w jej własnej klatce piersiowej. Byli tak blisko, jak tylko to było fizycznie możliwe. Widziała, słyszała i czuła wyłącznie jego. A to wszystko i tak było niczym w porównaniu z bliskością, jaką odczuwała, gdy patrzył jej w oczy tak, jak to robił teraz. I chciała mogłyby równie dobrze nie być ze sobą połączone w żaden sposób. Chad mógłby stać w najbardziej odległym kącie hotelowego pokoju, a wrażenie, jakie wywoływał w choli ten ogień płonący w jego oczach, pozostałoby niezmienne. Była niemal pewna, że gdy patrzył w ten sposób, docierał prosto do jej duszy, a każdą napotkaną po drodze komórkę jej ciała wypełniał miłością. – Oni nie rozumieją – mówił cicho, chociaż jego głos był pozbawiony śladu wątpliwości. Nikt nigdy nie będzie w stanie w pełni pojąć tego, co do ciebie czuję, ani tego: czym dla mnie jesteś, rzeczy, które jestem w stanie dla Ciebie zrobić. Pokręcił głową, jakby sam ledwo rozumiał siłę własnego uczucia. Ty jasno, krótko. To było ich własne kocham cię, i serce Holi zawsze zaczynało bić mocniej ilekroć słyszała te słowa. Normalnie dokończyłaby za niego, ale tym razem coś kazało jej milczeć. Z powodów, których nie dało się wytłumaczyć w żaden logiczny sposób, wiedziała, że czad tego właśnie potrzebował. Tylko to jest prawdziwe. Dodał, a intensywność jego spojrzenia byłaby zdolna spalić cholina popiół, gdyby nie to, że już od dawna płonęła tym samym ogniem, który trawił także czada. Tylko to się liczy. Gdy policja przyszła do jej domu, Holly była ubrana w bluzę Czada. To była jego ulubiona. Pożyczyła ją od niego kilka tygodni temu. Od tego czasu za każdym razem kiedy widział, że mają na sobie, odgrażał się, że jeśli Holly mu jej nie odda, to w końcu sam ją z niej ściągnie i schowa, żeby znowu jej nie dorwała. Jak dotąd jeszcze ani razu nie spełnił swojej groźby, albo przynajmniej tej drugiej części. Miała już całą kolekcję jego ubrań zdobytych w ten sposób i Chad czasami lubił żartować, że gdyby opróżnił jej szafę ze wszystkich należących do niego rzeczy, choli musiałaby chodzić w samej bieliśnie. Tak więc siedziała na komisariacie i słuchała policjanta, który opowiadał o strasznych rzeczach, ubrana w bluzę chłopaka, który według niego tych okropności dokonał. Z ust mężczyzny padało coraz więcej słów i każde z nich burzyło życie Holi cegła po cegle. A ona wpatrywała się uparcie w dziurę wypaloną na rękawie i zastanawiała się, czy czat o niej wiedział. Wolała myśleć o tym, czy był świadomy, że przypalił papierosem swoją ulubioną bluzę niż o tym, że zamordował ludzi. Nie jakichś ludzi, ale swoich przyjaciół. Wszedł do szkoły i z zimną krwią zaczął strzelać do osób, z którymi siedział przy jednym stole na długiej przerwie codziennie od pierwszego dnia przedszkola, z którymi bawił się w piaskownicy, uczył się jeździć na rowerze, pił pierwszy alkohol i planował wyjechać na studia. Podobno. Wytknął surowo głos w jej głowie. Te wszystkie słowa były tylko tym, co twierdził komendant Harell, ale przecież musiał się mylić oskarżając czada. On by tego nie zrobił. To wszystko po prostu się nie działo i Holly odmawiała uwierzenia w rzeczy, które słyszała. To jakiś żart, prawda? Ledwo poznała swój własny głos. Nie obchodziło jej jak absurdalnie brzmiało podejrzenie, że została zebrana na komisariat, bo jej przyjaciele i chłopak chcieli z niej zażartować. Wszystko było lepsze od tego, co mówił komendant. Namówili pana, żeby mnie nabrać, Elis. Na dźwięk imienia swojego syna mężczyzna uderzył pięścią w biurko tak mocno, że stojące na nim zdjęcie rodzinne przewróciło się z hukiem. Elis walczy o życie w szpitalu i będzie mógł mówić o szczęściu, jeśli z tego wyjdzie. Warknął, a wrogość jego spojrzenia sprawiła, że Holly się wzdrygnęła. Szczęściu, którego dwójka jego przyjaciół nie miała, bo twój chłopak postanowił pobawić się w Boga. To według ciebie jest żartem? nagle z prędkością wystrzelonego pocisku uderzyła ją prawdziwość wszystkiego, co do tej pory usłyszała. Nie winy czada, do tego będzie potrzebowała jeszcze wielu miesięcy walki z własnym sercem, a być może nawet nigdy całkowicie nie uwierzy w to, że człowiek, którego kochała każdą najmniejszą cząstką swojego ciała, jest mordercą. Jednak w momencie, gdy słowa komendanta wciąż jeszcze odbijały się od ścian opustoszałego komisariatu, na holi spadł ciężar świadomości tego, że jej przyjaciele stracili dziś życie i że jej własne rozpadało się w tej chwili na kawałki. Kto zginął? W końcu zdołała z siebie wydusić. Chciałaś zapytać, kogo zamordował? Nie wyprowadziła go z błędu, chociaż szef policji się mylił. Zupełnie nie to miała na myśli, bo gdy zadawała pytanie, głos w jej głowie powtarzał jak mantrę: czad tego nie zrobił, nie zrobił, nie zrobił. To Ashley. Jego głos był ciężki, a wypowiedziane słowa opadły na holi jak muskularne ramię, którym kapitan drużyny futbolowej czasami ją obejmował, gdy po przyjacielsku chciał wyprowadzić czada z równowagi. Teraz to ramię było zimne i martwe, zupełnie jak Topor. A Ashley? Holi nawet nie była w stanie zestawić przyjaciółki z pojęciem śmierci. Przewodnicząca szkolnego samorządu, która pojawiała się w jej głowie na dźwięk tego imienia, była zbyt energiczna, zbyt rozgadana, zbyt żywa, by być martwą. Podobnie nie potrafiła wyobrazić sobie Elisa walczącego o życie na stole operacyjnym, tego samego Elisa, który miał obsesję na punkcie zdrowego odżywiania i który nie opuścił żadnego treningu odkąd Holi go poznała. Za kilka miesięcy miał razem z drużyną reprezentować szkołę w stanowych mistrzostwach pływackich i dzięki temu zdobyć stypendium sportowe na studiach, na które chciał iść, a nie umierać. Nie, to wszystko nie mogło się dziać. Topper i Ashley nie mogli być martwi, Ellis nie mógł być o krok od dołączenia do nich, Chad nie mógł być mordercą, a Maddy... Co z Maddy? Zapytała, gdy uświadomiła sobie, że jak dotąd komendant nie wspomniał o niej ani słowa. Madeline jest w szoku z powodu tego, co przeżyła, ale poza tym nic jej nie jest. Wyjaśnił, ale Holly nie potrafiła poczuć ulgi. Nie, kiedy wszystko było tak tragicznie źle. Alice zasłonił ją własnym ciałem, gdy czaty do niej strzelił. Przestań, miała ochotę krzyknąć. Nie mogła znieść oskarżeń padających z jego ust i tej nienawiści, gdy wymawiał imię Chada, chłopaka, którego to miasto od zawsze wielbiło, jak gdyby był bogiem. Dlaczego ja tu jestem? To było pytanie, które być może należało zadać wcześniej. Jednak ani wtedy, ani tak naprawdę teraz, Holin nie obchodziło, z jakiego powodu została zabrana z własnego domu i przywieziona na komisariat. Od pierwszej chwili, gdy otworzyła drzwi i usłyszała od szefa policji, że musi pojechać z nim w związku ze strzelaniną w jej szkole, mogła myśleć tylko o czadwiku. Najpierw o tym, czy jest bezpieczny i czy wszystko z nim w porządku, a później o tym, że nie mógł być winny. Teraz jednak czuła, że musi odwrócić od niego uwagę, bo w innym wypadku zostanie zatrzymana za napaść na funkcjonariusza. Była ostatnią osobą na świecie skłonną do przemocy, a jednak z każdą chwilą wzrastała w niej wściekłość na komendanta Harela. za jego podłe oszczerstwa i za to, jak szybko porzucił obraz czada, który znali wszyscy w mieście. Czad, którego znał Harel i który był królem Norwood, nie był prawdziwy, choć dobrze o tym wiedziała. Lecz nawet jeśli był to jedynie sztuczny twór, to wciąż był tak samo zdolny do morderstwa, jak ten czad, który był tylko dla niej. Czyli wcale? Policjant uśmiechnął się, jakby w końcu zadała odpowiednie pytanie. Był to jednak zimny uśmiech i mężczyzna w niczym nie przypominał pana, który dawał uchoili cukierki, gdy spotykała go na spacerach z tatą, kiedy była małą dziewczynką. Nie był też człowiekiem, który pilnował porządku w mieście i dbał o jej bezpieczeństwo, ani nawet ojcem jej przyjaciela. Gdyby miała określić go jednym słowem, powiedziałaby, że w tamtej chwili komendant Richard Harrell był zagrożeniem. Pozwól, że teraz to ja będę zadawał pytania. Oznajmił i usiadł za biurkiem, a Holly poczuła się odrobinę lepiej, gdy mężczyzna przestał górować nad nią swoją wysoką postacią. Ulga ta była ulotna, bo gdy ich oczy znalazły się na tym samym poziomie, dziewczyna miała wrażenie, że Harel prześwietla ją na wylot. Wtedy też po raz pierwszy do jej zamglonego szokiem umysłu zaczęły docierać fakty, które powinny być oczywiste od samego początku. Oskarżali Czada, a przecież każdy w mieście wiedział, kto był mu najbliższy. Holly trafiła tam na przesłuchanie w sprawie morderstwa. Dlaczego nie pojawiłaś się dzisiaj w szkole? Przyglądał się jej tak uważnie, jakby próbował wyczytać odpowiedź z jej głowy. Nawet gdyby był w stanie to zrobić, niczego by tam nie znalazł. Była zbyt skołowana, by złożyć myśli w jedną całość. Wspomnienia wczorajszego popołudnia i dzisiejszego poranka wydawały się nagle odległe o całe lata świetlne. Komendant był jednak niewzruszony jej stanem i kontynuował, chociaż Holly czuła się, jakby jeden silniejszy podmuch wiatru dochodzący z uchylonego okna miał wystarczyć, by rozpadła się niczym domek z kart. Zajrzałem do twojej szkolnej dokumentacji, Holly. Od dwóch lat nie opuściłaś ani jednego dnia w szkole. W rzeczywistości to nie była prawda. Czad ciągle namawiał ją do zrywania się z lekcji i ulegała mu zdecydowanie częściej niż powinna. Po prostu żaden z tych wyskoków nie został odnotowany. Jednak Holly była świadoma, że to nie jest dobry moment, by przypominać Harelowi, że to zaledwie drobny ułamek przywilejów, jakimi cieszyła się z powodu powiązań z rodziną Majersów, więc milczała: Chcesz mi chyba powiedzieć, że całkiem przypadkiem postanowiłaś pójść na wagary akurat w dniu, w którym twój chłopak urządził strzelaninę. Powód, dla którego została w domu, był tak prozaiczny, że w obecnej sytuacji wydawał się absurdalny i gdyby Holly była w stanie, być może nawet wybuchłaby śmiechem. Zapytam wprost. Wiedziałaś o jego planach? Co? Pytam, czy wiedziałaś, że Chad wejdzie dziś do szkoły z bronią swojego ojca w plecaku, a następnie spotka się na osobności w szatni swojej drużyny z toparem Madeline, Ashley i Alicem, żeby pozbawić ich życia. Jego głos zmienił się prawie niezauważalnie, gdy wymieniał imię syna. Holly zastanawiała się, dlaczego w ogóle komendant jest tutaj z nią, a nie czeka w szpitalu na wieści o życiu swojego dziecka. Pytam, czy miałaś w tym wszystkim swój udział? Sama ta sugestia sprawiła, że poczuła mdłości. To było porównywalne do uczucia, jakie budziła w niej myśl, że ktoś mógł naprawdę sądzić, że czat jest mordercą. Cała ta sytuacja była zła, chora i zupełnie niewłaściwa. Byli dwójką nastolatków w ostatniej klasie liceum. Jedyne plany, jakie robili, dotyczyły ich ostatniego lata przed pójściem do koleżu i wyjazdu na studia. Nie byli kryminalistami, którzy w przerwie podczas uczenia się do egzaminów zastanawiają się, kogo chcą zamordować i w jaki sposób. To wszystko było niedorzeczne i choli w końcu dotarła do momentu, w którym miała dość. Właśnie dowiedziała się, że straciła dwie ważne dla siebie osoby, a nie dano jej nawet chwili, by zapłakać nad ich śmiercią. Zamiast tego była zmuszona tłumaczyć się, że nie przyłożyła do niej ręki. Nie poszłam do szkoły z powodu zatrucia pokarmowego, oznajmiła twardo. Musiałam zjeść wczoraj coś nieświeżego i całe popołudnie spędziłam zwracając zawartość swojego żołądka, podobnie zresztą jak dzisiejszy poranek. Może pan zadzwonić i spytać moją mamę, a jeśli jej też Pan nie uwierzy, to pozostaje panu tylko zabranie do ekspertyzy miski, z której korzystałam dziś w nocy, bo byłam zbyt słaba, żeby dobiec do łazienki. Była niegrzeczna zupełnie jak nie ona, lecz nie dbała o to. Nie wiem, co się wydarzyło, ale nie mam nic wspólnego z tragedią, w której zginęli moi przyjaciele. I czat też nie. Spojrzenie, jakie jej posłał, było przesiąknięte pogardą, jakby jej wiara w niewinność kogoś, kogo kochała ponad własne życie, budziła w nim obrzydzenie. Mamy zeznania świadków, którzy widzieli, jak wchodził do szatni drużyny koszykarskiej, zanim rozległy się strzały. Mamy nagrania z kamer, które to potwierdzają. Mamy przede wszystkim zeznania Madeline, która opowiedziała, co zdarzyło się za zamkniętymi drzwiami. Wymieniał. Nie wiemy dlaczego zrobił to, co zrobił, ale nawet bez motywu sprawa nie pozostawia wątpliwości. Chadwick Myers zamordował swoich przyjaciół i na twoim miejscu zacząłbym godzić się z prawdą. Jego ja już nie uratujesz, ale jeśli nie chcesz, żeby pociągnął cię za sobą na dno, lepiej powiedz mi wszystko, co wiesz. Chciał ją złamać, sprawić, że zwróci się przeciwko swojemu chłopakowi, gdyby chodziło o kogokolwiek innego, Udałoby mu się to już dawno, jednak nie, kiedy w grę wchodził czad. Choli prędzej wypowiedziałaby wojnę całemu światu, niż pozwoliła, żeby cokolwiek naruszyło fundamenty miłości, jaką do niego czuła. Kochała go zdecydowanie za mocno. Wystarczająco, by pójść za nim na samo dno, a być może jeszcze niżej. Nawet jeśli to naprawdę on zmienił ich życie w piekło, to niech tak będzie. Spłonie razem z czadem. Chcę się z nim zobaczyć. Oświadczyła tylko ignorując wszystko, co powiedział jej komendant. Obawiam się, że to nie będzie możliwe. Pan nie rozumie. Przerwała mu nagle, gorączkowo próbując zebrać wszystkie słowa, które mogłyby go przekonać. Chociaż była w pewnym stopniu świadoma procedur, które sprawiały, że odwiedzenie czada teraz w było niemożliwe, to nie dbała o nie. Majersowie mogli niemal wszystko. A ona była z ich rodziną tak blisko, że czuła się częścią tej potęgi, jaką reprezentowali. Ja muszę z nim porozmawiać. On mi to wytłumaczy i wtedy wszystko się wyjaśni, bo musi być jakieś wyjaśnienie, które to wszystko wyprostuje. Proszę mi tylko pozwolić, to nie będzie możliwe. Uciął wracając do tego samego miejsca, w którym Holly mu przerwała, jakby jej desperacki wywód w ogóle nie miał miejsca. Ponieważ Chadwick nie żyje, popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę, gdy już skończył zabijać waszych przyjaciół. Rozdział drugi. To nie jest dobry pomysł, Czad, oznajmiła cicho, nerwowo rozglądając się na boki. W zasięgu wzroku nie było żywej duszy, a najbliższe źródło światła znajdowało się dobrych sto metrów od miejsca, gdzie stali, więc w teorii mrok nocy maskował ich obecność. Nic z tego jednak nie uspokajało serca choli, które niemal boleśnie obijało się o żebra. Nie mogła z całkowitą pewnością stwierdzić, czy stan ten powodowała adrenalina czy zwyczajna obecność czata. Jeśli w ogóle łączenie w jednym zdaniu czadłika Mayersa i zwyczajności było sensowne. Czad się uśmiechnął. Korzystając z tego, że był odwrócony tyłem, pozwoliłby, jego twarz wykrzywił bardzo nietypowy dla niego uśmiech, będący wyrazem głupkowatej wręcz radości, od którego rozbolały go policzki. Gdyby miał powiedzieć, kiedy jego najbliżsi przyjaciele mieli okazję widzieć go takiego, strzelałby, że było to jeszcze przed ostatnimi wakacjami. A teraz po prostu nie mógł się powstrzymać. Zdecydowanie uwielbiał, gdy Holi wypowiadała jego imię, może nawet odrobinę za bardzo. Chryste, co ta dziewczyna ze mną wyprawia? pomyślał, podciągając się wyżej o kolejnych kilkanaście centymetrów. Był już prawie na szczycie wysokiej siatki ogradzającej teren szkoły. Prawie się żałosny. Przyznał jeszcze przed sobą, ale o dziwo jakoś nieszczególnie mu to przeszkadzało. Jego znajomość z choli trwała już dobrych kilka tygodni, i jak dotąd dziewczyna nie uciekła od niego z krzykiem, a nawet zdawała się całkiem lubić jego towarzystwo. Był więc gotowy brnąć dalej ścieżką prowadzącą prosto do krainy godnych pożałowania mięczaków, tracących głowę dla dziewczyny, jeśli to oznaczało więcej nocy spędzonych z nią. A kto wie, może pewnego pięknego dnia Holly przestanie być przerażona wizją pokazania się z nim publicznie i nie będzie musiał poświęcać cennych godzin snu, żeby poddać się temu niewytłumaczalnemu przyciąganiu, które dręczyło go od ich pierwszego spotkania. Nigdy nie powiedziałem, że mój pomysł jest dobry, wytknął jej, przekładając nogi nad metalowym ogrodzeniem. Teraz, kiedy już znajdował się twarzą do Holly, błysnął uśmiechem, który był o wiele bardziej w stylu Czada Majersa. Tylko, że jest fajny. Dokończył i w tym samym momencie poluźnił uchwyt, pozwalając zadziałać grawitacji. Z gracją wylądował na ziemi i wciąż z tym samym zadowoleniem na twarzy spojrzał na dziewczynę po drugiej stronie. Druciana siatka z dużymi oczkami pozwalała mu bez trudu dostrzec to, jak bardzo jego skok nie robił na niej wrażenia. Ciekawe, czy też szczerzyłbyś się tak szeroko, gdybyś złamał sobie nogę, a ja zostawiłabym cię tu samego i wróciła do domu. Dogryzła mu, chociaż gdyby miała być szczera, nie wierzyła, że mógłby zrobić sobie krzywdę. Jego idealnie zbudowane atletyczne ciało wydawało się całkowicie odporne na urazy. Choli przez ostatnie tygodnie spędziła wystarczająco dużo czasu pożerając go wzrokiem, by móc dojść do takich wniosków. Zaczynała poważnie obawiać się, że zanim się zorientuje, będzie już miała prawdziwą obsesję na jego punkcie. W rzeczywistości po prostu grała na czas, naiwnie licząc w duchu, że Chad zrezygnuje ze swojego pomysłu. Miał jednak rację, kiedy powiedział, że wcale nie uznał go za dobry. Nie musiał, podobnie jak nie musiał tłumaczyć jej, na czym polegał, aby przekonywać, żeby się zgodziła. Po prostu obudził ją telefonem w środku nocy, a ona poszła za nim w ciemno, bo tak właśnie działał na nią Chadwick Myers. Chad uważał za bardzo wątpliwe to, że faktycznie mogłaby go zostawić, biorąc pod uwagę okoliczności ich pierwszego spotkania, kiedy uparła się, żeby ratować mu życie, ale odpuścił sobie mówienie tego głośno. Zamiast tego wskazał gestem na siatkę, zachęcając dziewczynę, by zaczęła się wspinać. Wyrzucą nas przez to ze szkoły, skomentowała, kręcąc głową ze zrezygnowaniem, jakby nie do końca wierzyła, że to robi. W najlepszym wypadku. W tym gorszym zwyczajnie skończymy w kryminale. Chyba zapominasz, kim jestem. W jego głosie pobrzmiewała udawana uraza i cała masa pewności siebie. Niestety całkowicie uzasadnionej, czego holi nie przyznałaby na głos. Mam w tej szkole więcej władzy niż dyrektor. Nikt mnie nie wyrzuci. A co ze mną? Zapytała z trudem, godząc ze sobą wspinanie się i niespadanie. W wykonaniu czada pokonanie trzymetrowego ogrodzenia wydawało się proste, ale Holly nie miała jego koszykarskiego wzrostu ani sprawności fizycznej. Czad nie spieszył się z odpowiedzią. Obserwował Holly w skupieniu, po części ze szczerej troski, a po części dla własnej przyjemności patrzenia na jej ciało. W końcu udało jej się dotrzeć na górę i przełożyć nogi na drugą stronę, a on wyciągnął ramiona, dając w ten sposób znak, by skoczyła. Znowu pokręciła głową w niekończącej się debacie z samą sobą na temat tego, gdzie podział się cały jej zdrowy rozsądek, a potem skoczyła. Ty, zaczął ostrożnie, stawiając ją na ziemi z taką łatwością, jakby nie było to dla niego żadnym wysiłkiem. Będziesz musiała uważać, żeby cię nie złapali, bo cię wyrzucą. W odpowiedzi uderzyła go w piersi, ale niewiele sobie z tego robił. Jego ciało trzęsło się od powstrzymywanego śmiechu. Zaufaj mi. Poprosił i pocałował ją w czubek nosa. Podobne gesty czasem im się zdarzały, jednak zdecydowanie nie na tyle często, by Holly mogła do nich przywyknąć. Lub przynajmniej nie cierpieć z powodu palpitacji serca za każdym razem, gdy coś takiego się działo. Prowadź, panie ważne. Będąc tak blisko niego, naprawdę łatwo było zapomnieć o wszystkim innym, ale teraz, gdy już byli po tej mniej właściwej stronie ogrodzenia, wolała jak najszybciej znaleźć się w budynku i nie ryzykować, że ktoś ich zobaczy. W rzadkich przebłyskach rozsądku, które na ogół miały miejsce wyłącznie wtedy, gdy czada nie było w pobliżu, Holly zastanawiała się, co ona do cholery wyprawia, a przede wszystkim z kim. Wiedziała, że ich nocne spotkania zwyczajnie nie mogły skończyć się dobrze. I lepiej byłoby, gdyby przerwała te relacje, zanim całkiem przepadnie i odda swoje serce w najmniej odpowiednie ręce. Nie chciała się w nim zakochać. Nie chciała nawet czuć się w jego towarzystwie tak dobrze, jakby byli przyjaciółmi, i poniekąd spodziewała się, że ta początkowa fascynacja, którą oboje czuli, z czasem minie. Liczyła, że udaje jej się wyrwać z tego szaleństwa, gdy pozna go bliżej i odkryje coś, co skutecznie ją zniechęci. Jak dotąd osiągała efekt odwrotny do zamierzonego. Świat Chadwicka Majersa kompletnie ją przerastał i nie potrafiła wyobrazić sobie, że staje się jego częścią. Tego wszechobecnego zachwytu nad jego istnieniem, nieustannych spojrzeń i zainteresowanie, jakie wzbudzał. Życie na społecznym świeczniku zupełnie jej nie przekonywało, i chyba wolałaby dać sobie odciąć mały palec niż stać się kolejną gwiazdą w plejadzie. Wiedziała to wszystko i pamiętała o tym przez większość dnia, gdy żyła sobie bezpiecznie w swoim małym świecie pełnym nie tak małych problemów. Nie umiała więc wyjaśnić, dlaczego, pomimo całej tej wiedzy, każdego wieczora wstępowała w nią ta dziwna ekscytacja. Dlaczego, odrabiając lekcje, co kilka sekund zerkała nerwowo na telefon, czekając na wiadomość od czada, w której zapyta, czy Holi ma ochotę się spotkać ani przede wszystkim, dlaczego za każdym razem tak ochoczo godziła się na jego pomysły i zapominając o tym, co obiecywała sobie wcześniej, pozwalała prowadzić za rękę coraz dalej w głąb tego świata, którego tak bardzo chciała unikać. Czad kazał jej sobie zaufać, ale przecież gdyby nie miała do niego zaufania, spałaby teraz w ciepłym łóżku. A rano wstała wypoczęta i gotowa do szkoły, zamiast włamywać się do niej o drugiej w nocy z chłopakiem, z którym jeszcze do niedawna nie planowała zamienić w życiu nawet słowa. Ruszyli jedno za drugim wzdłuż tej ściany budynku, na której kamera nie działała, a później skręcili za róg. Dziewczyna pozwoliła się prowadzić, zastanawiając się, czy we wszechobecnej ciszy słychać jak mocno bije jej serce. W końcu czat zatrzymał się przy jednym z niedostępnych już dla uczniów wyjść, które przed modernizacją placówki funkcjonowało jako ewakuacyjne. Z popisowym uśmiechem wyciągnął z kieszeni bluzy mały pęk kluczy. Rozglądając się wokół, Holly zauważyła, że znajdują się przy zachodnim skrzydle, w całości przeznaczonym na szkolne aktywności sportowe. Gdyby nie przyszli tam w środku nocy, z miejsca, w którym stali, widziałaby boisko futbolowe, baseballowe i korty tenisowe. South Stanley High mogło pochwalić się dość imponującą infrastrukturą jak na liceum w małym miasteczku i działo się tak z dwóch powodów. Jeden nazywał się Weston, a drugi Myers. Burmistrz Weston, ojciec Topera i rodzica Chadwicka sponsorowali szkołę, przekazując rocznie kolosalne sumy na jej rozwój. Hollynia szczególnie interesowały powody tej niezwykłej dobroczynności. Ale jej skutkiem ubocznym było to, że między innymi dzięki niej tych dwóch nastolatków było praktycznie nietykalnych. Panie przodem! W czasie, gdy rozglądała się po okolicy, Czad uporał się z drzwiami i teraz teatralnym gestem zapraszał ją do środka. Nie wiedziała, jaki właściwie był cel ich włamania, ale kiedy zrozumiała, do której części szkoły się kierują, podświadomie założyła, że Czad z jakiegoś powodu chce ją zabrać na salę gimnastyczną. W końcu boisko do koszykówki było jego królestwem. Jednak gdy oboje weszli do środka, chłopak złapał ją za rękę i sprawnie poruszając się ciemnym korytarzem ruszył w przeciwnym kierunku. Najpierw przeszli przez łącznik prowadzący do dobudowanej kilka lat temu części, a potem na klatkę schodową i wspięli się na piętro, gdzie znajdował się szkolny basen. Minęli przeszklone drzwi i znaleźli się na szczycie trybun hali pływackiej. W dole pod nimi tafla wody była zupełnie niewzruszona, jakby ktoś zamroził czas. Jedyne oświetlenie stanowiły światła umieszczone w ścianach basenu, które sprawiały, że ta część sporej hali, do której ich blask docierał, tonęła w niebieskawej poświacie. Większość była jednak pogrążona w ciemności, a to wszystko tworzyło upiorną scenerię, od której Holi dreszcz spływający po kręgosłupie. Jednocześnie nie mogła odwrócić wzroku, zafascynowana tym widokiem i własnym strachem. To właśnie było najniebezpieczniejsze w tym ciemnowłosym chłopaku. Zapewniał jej doznania, które budziły jej serce do biegu, sprawiał, że czuła się wręcz boleśnie żywa i obecna wyłącznie tu i teraz. Ta adrenalina, towarzysząca ich spotkaniom, była prawie tak uzależniająca jak sam Chadwick, choli ciągle pragnęła więcej. Jeśli chciałeś na mnie pogapić w bieliźnie, wystarczyło poprosić, skomentowała wbrew własnym myślom, marszcząc nos, gdy dotarł do niej gryzący zapach chloru. A zgodziłabyś się? Odwrócił się do niej i nawet w tak słabym świetle widziała w jego oczach szaleńczy błysk ekscytacji. W ogóle nie przypominał teraz chłopaka, którego za parę godzin minie na szkolnym korytarzu, udając, że się nie znają. Nie. Odpowiedziała przeciągając samogłoskę i karcąc go wzrokiem. Ale napływanie z tobą w szkolnym bacenie w środku nocy też się nie zgadzam, a w ten sposób przynajmniej oboje zaoszczędzilibyśmy sobie fatygi i zyskalibyśmy kilka godzin snu. Czat parsknął śmiechem i bez słowa zaczął zbiegać ze schodków. Holly miała do wyboru ruszyć za nim lub zostać sama w mroku okalającym trybuny, dlatego niechętnie dołączyła do niego, kiedy zatrzymał się przy ostatnim rzędzie krzeseł, żeby się rozebrać. — Tak w ogóle to wcale nie zaplanowałem tego, żeby zobaczyć cię bez ubrania. Traktuję to raczej jako dodatkowy bonus. Puścił do niej oczko, zanim pozbył się swojej bluzy. — Tak? Więc dlaczego? — uniosła brew rozbawiona jego wyznaniem. Bardzo starała się przy tym powstrzymać przed gapieniem się na jego tors. Sama powiedziałaś ostatnio, że zawsze chciałaś spróbować pływania w nocy. Wzruszył ramionami, jakby to była oczywistość. A ponieważ mamy luty i pływanie w jeziorze byłoby raczej średnim pomysłem, zorganizowałem zastępstwo. Ściągnął resztę ubrań, podczas gdy Holly wpatrywała się w niego całkowicie skołowana tym, że oto, Chadwick Myers, oznajmił jej, że wpadł na pomysł włamania się do szkoły, żeby spełnić jej głupie marzenie, które wyznała mu poprzednim razem, gdy się widzieli. To nie mógł być ten sam chłopak, który zdradził każdą dziewczynę, z jaką był w związku, i to jeszcze zanim stał się zawodowym łamaczem serc. Nie będę cię zmuszał, jeśli nie chcesz. Czad, nieświadomy jej małego załamania światopoglądu, przeszedł obok i stanął tuż przy krawędzi basenu. Obrócił się przez ramię i odezwał, ale skoro i tak naruszyłaś już prawo, włamując się na teren szkoły, to dlaczego by nie skorzystać z okazji i nie zrobić czegoś fajnego? Zapytał i skoczył, nie czekając na jej odpowiedź, a plusk wody był niemal ogłuszający w porównaniu z otaczającą ich ciszą. To było głupie i nieodpowiedzialne. Nawet jeżeli wiedziała, że Chad byłby w stanie sprawić, że unikną konsekwencji, jeśli zostaną złapani, to nie powinna zawierzać całej swojej przyszłości temu brunetowi, który... Jeśli wierzyć plotkom, dla zabawy niszczył cudze związki, a przede wszystkim, którego znała od paru tygodni. Rozsądna dziewczyna, za jaką całe życie się uważała, zakończyłaby to wszystko w tej chwili i wróciła do domu. Problem jednak polegał na tym, że Holly wcale nie chciała być odpowiedzialna ani rozsądna. Pomyślała o domu, o tym, że ma za sobą kolejny dzień ukrywania przed siostrą problemów mamy i samodzielnego radzenia sobie z tym, że ich rodzina się rozpadła. I o tym, że nie zanosiło się, by sytuacja miała w najbliższym czasie ulec zmianie, a ona nie wiedziała, jak długo jeszcze wytrzyma. Za kilka godzin wróci do zastępowania mamy w jej roli, bo ona jest zbyt rozpaczona odejściem męża, żeby udźwignąć bycie rodzicem. Rano wstanie wcześniej i upewni się, że kobieta nie zaspała do pracy, schowa z widoku tabletki nasenne, wyrzuci pustą butelkę po winie i umyje kieliszek, żeby Oliwia niczego nie zauważyła. Potem obudzi siostrę, zadba o to, by zjadła śniadanie, które jej przygotowała i zdążyła na autobus. Po powrocie ze szkoły ugotuje obiad dla całej ich trójki i usiądzie z liw do odrabiania lekcji, w międzyczasie kontrolując, co robi mama i nasłuchując brzęku wyciąganego z szafki kieliszka. Będzie odpowiedzialna aż do bólu, bez słowa skargi niosąc na własnych barkach troskę za utrzymanie w całości ochłapów ich rodziny. Ale tu i teraz chciała cieszyć się wolnością, jaką dawał jej czat. Chciała ryzykować, popełniać błędy i stawiać na szali własne serce, które z każdą kolejną nocą spędzoną w towarzystwie tego zupełnie nieodpowiedniego dla niej chłopaka zdawało się wyrywać do niego trochę bardziej. Gdy zaczęła ściągać z siebie ubranie, czat nie próbował nawet udawać, że na nią nie patrzy. Podpłynął do ściany basenu, oparł przed ramiona na brzegu. I otwarcie śledził każdy jej ruch, jakby oglądał pokaz urządzony specjalnie dla niego. Pewnie w jakimś stopniu tak właśnie było. Holly nie wstydziła się swojego ciała, nie miała ku temu powodów i było to prawdziwym darem niebios, bo gdyby miała zapracować na te kształty ćwiczeniami i dietą, nigdy by się na to nie zdobyła. Nie miała też szczególnych oporów przed rozebraniem się przy czadwiku. Ich znajomość od pierwszej chwili była dość specyficzna a od nocy poznania się zdążyli już odsłonić przed sobą o wiele bardziej intymne rzeczy niż na gość. Chodziło o sposób, w jaki na nią patrzył. Sprawiał, że stawała się niemal boleśnie świadoma nawet najmniejszego fragmentu swojego ciała. Każdy skrawek jej skóry rozpalał się pod wpływem spojrzenia tych niesamowitych błękitnych oczu, dla których przepadała. Zmieniłam zdanie, powiedziała jego wzrok, jeszcze raz przebiegł po jej ciele. Jednak to jest główną atrakcją. Spełnienie twojego marzenia to tylko bonus. Dlaczego nie wpadłem na ten pomysł wcześniej? Patnął się w czoło i pokręcił głową rozczarowany sobą, skutecznie rozładowując napięcie, które jeszcze chwilę temu elektryzowało powietrze między nimi. Mniej więcej właśnie tak wyglądała ich relacja. Chad dawał jej do zrozumienia, że jest nią zainteresowany, zafascynowany wręcz, ale nigdy nie naciskał, dbając o to, by czuła się w jego towarzystwie swobodnie i bezpiecznie. To była jedna z wielu rzeczy, które sprawiały, że Holly tak do niego lgnęła. Inną była niesamowita zdolność sprawiania, że zapominała o całym świecie. Gdy tylko znalazła się w wodzie, przestała myśleć o konsekwencjach, jakby chłopak wciągnął ją do swojej własnej bańki. Działo się tak za każdym razem, gdy spędzali wspólnie czas. Zagadywał ją o błahe tematy, odciągając od myśli o domu, angażował w rozmowy, które mogłyby nigdy nie mieć końca. Opowiadał historie o swoich przyjaciołach w taki sposób, że Holly czuła się jakby sama ich znała i rozbawiał ją do łez. Każdej nocy odkrywał przed nią kogoś, kogo, jak sądziła, niewiele osób miało okazję poznać. Ta chwila dawały jej poczucie absurdalnego szczęścia i powoli zaczynała się przekonywać, że jakąkolwiek cenę przyjdzie jej w końcu zapłacić, będzie ona warta tego, co dostała w zamian. Nie miała pojęcia, ile czasu tak spędzili, zanim nagły dźwięk wdarł się do ich prywatnego świata, burząc jego liche ściany. Uśmiech zamarł na ustach Holly i poczuła, że jej serce przyspiesza. To nie była już jedynie adrenalina, ale czysta panika. Która odbierała zdolność logicznego myślenia. Spojrzała w kierunku góry trybun, na wejście, którym przyszli, jednak nie dostrzegła tam żadnego ruchu. Rozległo się ponowne trzaśnięcie, jakby zamykane metalowe drzwiczki szafki. Ktoś kierował się na hale przez męską szatnię, do której wejście znajdowało się na ścianie równoległej do krótszego boku basenu, gdzie właśnie byli czat i holi. Chłopak wyrzucił z siebie ciche przekleństwo i podpłynął pod samą ścianę akwenu, ciągnąc za sobą zamarłą z przerażenia choli. Ustawił ich bezpośrednio pod jedną z platform startowych, przyszpilając dziewczynę tak mocno, że jednocześnie ją podtrzymywał. Jego wysoki wzrost pozwalał mu stanąć stabilnie na dnie, dzięki czemu nie wprawiali w ruch wody wokół siebie. Zaufaj mi! poprosił bezgłośnie, powtarzając te same słowa, które powiedział wcześniej przy siatce. Holly miała ochotę zaprotestować, a potem wyrwać się i próbować uciec. Panika kazała jej coś zrobić, bo nawet bezmyślne działanie wydawało się lepsze od bezczynnego czekania, ale nie dostała na to szansy. Drzwi szatni otworzyły się z upiornym skrzypnięciem. Wysoki murek, na którym ustawione były startery, ukrywał ich przed wzrokiem ochroniarza, przynajmniej z miejsca, w którym mężczyzna obecnie stał, ale też sprawiał, że sami go nie widzieli. Mogli jedynie nasłuchiwać powolnych kroków, rozlegających się tuż nad ich głowami. Holly była przerażona i miała ochotę dać znać strażnikowi o ich obecności, byle tylko nie musieć trwać dłużej w tym napięciu, które wydawało się nie do zniesienia. Czad, być może świadomy myśli szalejących w głowie dziewczyny, pochylił się w jej stronę jeszcze o kilka milimetrów, by ich usta się zetknęły. Nie był to nawet pocałunek, zaledwie ledwo wyczuwalny dotyk, ale i tak wywołał zamierzony efekt. Holly nagle nie mogła nie myśleć o tym, jak blisko siebie się znaleźli. Ich ciała były przyciśnięte ciasno, nie pozostawiając między nimi żadnej wolnej przestrzeni. Jej głowa nadal była pogrążona w panice, ale serce już zaczęło się uspokajać, jakby dostrajało się do czada. Wszystko trwało pewnie zaledwie krótką chwilę, która dla niej wydawała się całą wiecznością, ale w końcu kroki zaczęły się oddalać, a następnie trzaśnięcie drzwi dało im do zrozumienia, że znowu są sami. Udało się. Choli miała wrażenie, że to nowy kamień spadł jej z serca. Czat jeszcze przez moment pozostał blisko niej, zanim odważył się wychylić z zamurka, by potwierdzić ich przypuszczenia. W końcu wrócił spojrzeniem do Holi. I odepchnął się od ściany z pełnym zadowolenia uśmiechem. Skąd wiedziałeś, że nas nie zobaczy? Teraz, kiedy istniał między nimi jakikolwiek dystans, zaczynała jej wracać zdolność trzeźwego myślenia, nie mogła uwierzyć w to, jakie mieli szczęście. Wystarczyło, że strażnik postanowiłby przejść się wokół basenu i dostrzegłby ich ukrytych pod ścianką, lub sprawdziłby trybuny i znalazł ich rzeczy? Nie wiedziałam. Bez Beztrosko wzruszył ramionami, jakby jeszcze przed minutą nie groziły im poważne kłopoty. Szczerze mówiąc, byłem już w połowie wymyślania historii, w której podałbym się za Elisa. Wcisnąłbym kit o tym, że obudziłem się w nocy, czując potrzebę potrenowania i modlił się, by strażnik był bardzo nieogarnięty albo zbyt leniwy, żeby zacząć nas gonić, jak wyjdziemy z basenu i zaczniemy uciekać. Przecież kazałeś mi sobie zaufać. Emocje zaczęły opadać i nagle Holly poczuła się irracjonalnie wściekła na chłopaka za jego głupie pomysły, które narażały ją na problemy. Wiedziała, że nie ma do tego prawa, bo poszła za nim z własnej woli, ale cały ten czas podświadomie zakładała, że skoro porywał się na coś takiego, to miał pewność, że nie zostaną nakryci. Ale nie miałem na myśli tego, że nas nie złapią. Przyciągnął ją z powrotem do siebie. Miał nad nią przewagę, bo w przeciwieństwie do dziewczyny, nie musiał walczyć o utrzymanie się na powierzchni. W swojej złości, Holly tymczasowo dodała jego niebotyczny wzrost do rzeczy, które ją irytowały. Nie obiecywałem ci, że wyjdziemy stąd niezauważeni, tylko, że nawet jeśli nas złapią, to jakoś nas z tego wyciągnę. Wsunął palce pod jej brodę delikatnym ruchem, zmuszając, żeby na niego spojrzała. W jego oczach dostrzegła niemal przerażającą czułość, która kłóciła się z tym, kim była szkolna gwiazda koszykówki. Bo Chadwick Myers był znany przede wszystkim ze swojej obojętności. Miał życie, za które wielu byłoby w stanie zapłacić każdą cenę, ale żył jak gdyby to, co posiadał, mogło zniknąć, a on nawet nie zauważyłby różnicy. Zachowywał się, jakby nic na świecie nie miało dla niego szczególnej wartości. I paradoksalnie, właśnie za to wszyscy tak bardzo go kochali. Jednak patrząc mu w oczy, Holly zaczynała rozumieć, że to już nie była prawda. Jego spojrzenie jasno mówiło, że na czymś mu zależy, tym czymś była ona. Z niezrozumiałych dla niej powodów stała się ważna dla tego niedostępnego dla wszystkich bruneta, któremu uratowała życie w grudniową noc. I to ją przerażało. Nie mogę ci obiecać, że nigdy nie sprowadzę na nas problemów, wręcz przeciwnie. Mogę ci zapewnić, że do końca tego roku wściekniesz się na mnie jeszcze jakieś tysiąc razy. Posłał jej uśmiech, a Holly poczuła dziwne ciepło, rozlewające się po sercu na sugestie, że ich znajomość przetrwa tak długo. Sama nie odważyła się wybiegać z tą myślą w przyszłość dalej niż do następnej nocy. Gdzieś z tyłu głowy cały czas spodziewała się, że to wszystko zaraz się skończy, jakby miała obudzić się ze snu. Najgorsze było to, że nie była już przekonana, czy aby na pewno chce przestać śnić o Chadwicku. Ale obiecuję ci, że nie ma takich kłopotów, z których nas nie wyciągnę. Bez względu na to, w co nas wpakuje, zawsze cię uratuję. Właśnie o takie zaufanie cię proszę i na takie mam nadzieję zasłużyć. Nigdy nie pozwolę, żeby przeze mnie stało ci się coś złego, rozumiesz? Nachylił się nieco opierając swoje czoło o jej. Nigdy. Rozdział trzeci. Musisz w końcu przestać to oglądać. Głos mamy wyrwał Holly z głębokiego zamyślenia, jednak dziewczyna ledwie dała po sobie poznać, że zauważyła jej obecność. Nadal uparcie wpatrywała się w ekran telewizora ale nie musiała nawet patrzeć na mamę, by czuć jej irytację. Mówię poważnie, jeśli nie przez wzgląd na własne dobro, to powinnaś chociaż pomyśleć o siostrze. Olivia przeżyła traumę, ostatnie dni były dla niej trudne, a słuchanie w kółko wiadomości o tym, co się wydarzyło, jedynie pogarsza sprawę. Zaśmiałaby się, gdyby wciąż była zdolna do śmiechu lub w ogóle do jakichkolwiek ludzkich reakcji. Cztery dni temu straciła zdolność odczuwania czegokolwiek za bólem. Ból był nieustannie obecny, towarzyszył jej przy każdym oddechu, każdym uderzeniu serca, które według wszelkiego prawdopodobieństwa nie powinno już dłużej bić było przecież martwe. Od tamtego dnia jeszcze dwukrotnie została wezwana na komisariat w celu złożenia kolejnych wyjaśnień. Za każdym razem przesłuchania ciągnęły się przez długie godziny, zmieniały się pytania i ludzie, którzy je zadawali. Niezmienna pozostała tylko nieufność w oczach funkcjonariuszy i ciche, zupełnie nieprofesjonalne, ale jakże ludzkie oskarżenie. Prawdopodobnie sama dawała im powody, by byli wobec niej podejrzliwi, bo bez względu na to, czy rozmawiała z ojcem Elisa, nieznanymi jej funkcjonariuszami policji stanowej, czy agentem FBI zaangażowanym w sprawę w celu wykluczenia przynależności czada do organizacji terrorystycznej lub gangu, każdemu mówiła to samo że czad jest niewinny. Czasem oznajmiała to spokojnie i z opanowaniem. Innym razem w atakach histerii, które dopadały ją w najmniej spodziewanych momentach, nie miała już nad sobą żadnej kontroli, bo poczucie ostateczności śmierci czadwika było jak fala. Niekiedy zalewało ją po sam czubek głowy, uniemożliwiając złapanie oddechu, a w innych chwilach następował odpływ i w ogóle to do niej nie docierało. Nie była w stanie zliczyć, ile razy łapała się na tym, że wybierała jego numer, żeby usłyszeć jego głos, albo zaczynała pisać wiadomości, by zapytać, co u niego. Chwila, w których uświadamiała sobie, co robi, były najokrutniejszą z tortur. Zdaniem wszystkich na czele z jej mamą, Holi nie powinna tak rozpaczać z powodu śmierci mordercy. Tym właśnie stał się dla nich czat. Zbrodnialcem, który odebrał życie dwojgu niewinnym przyjaciołom. Trzeci cudem wymsknął mu się z rąk. Samantha Preston uważała, że jej córka przesadza. Już następnego dnia po strzelaninie nie omieszkała powiedzieć jej wprost, że przeżywa to trochę za bardzo i opłakiwanie tego potwora jest wręcz niewłaściwe. Poli nie była pewna, czy jej stan można nazwać opłakiwaniem. Pamiętała odejście taty, gdy nieco ponad rok temu zostawił mamę dla innej kobiety. Chodziła wtedy smutna przez większość dnia i czuła nieznośną pustkę w sercu za każdym razem, gdy się zapominała i nakrywając do stołu stawiała cztery talerze, albo zastanawiała się, o której tata wróci z pracy. Wieczorami często zasypiała z płaczem, ale poza tym wciąż żyła. Wtedy coś opłakiwała, kiedy z dnia na dzień jej życie się zmieniło, ale mimo trudności, nadal znajdowała w sobie siłę, by funkcjonować. Nie pozwoliłaby to wydarzenie zatrzymało ją w miejscu, lecz szła dalej, nieważne jak bolesny był każdy krok. To, co działo się z nią teraz, bardziej przypominało umieranie. Długie, powolne i bolesne tortury, od których nie było ucieczki. Od kiedy słowa komendanta Harela zburzyły cały jej świat, nie zaznała ani sekundy wytchnienia. W ciągu dnia dusiła się atakami płaczu, gdy przygniatała ją rzeczywistość, w której nie było czada. Nocami budziła się z krzykiem, gdy do jej snów wdzierały się koszmary obroni i śmierci. Nie przeżyła bez niego nawet tygodnia i nie potrafiła choćby myśleć o tym, że spędzi w ten sposób resztę swojego życia. Bez szczególnego brzmienia jego głosu, gdy mówił do niej stokrotko, bez uśmiechu zarezerwowanego wyłącznie dla niej, bez miłości w najpiękniejszych oczach, jakie kiedykolwiek widziała, bez Chadwicka Majersa. Oddała mu serce na zawsze. A teraz on odszedł, zabierając je ze za sobą, i holi miała spędzić każdy dzień, jaki jej pozostał, funkcjonując z ziejącą w piersi otchłanią o poszarpanych krawędziach. Jej mama była prawdopodobnie największą hipokrytką znaną światu, jeśli oczekiwała, że córka tak po prostu się z tego otrząśnie, że z łatwością, z jaką gasi się światło, Choli wyłączy całą tę miłość, jaką czuła do chłopaka. I podobnie jak całe miasto zacznie myśleć, że Chad był zły i go znienawidzi, nie pamiętała już tych miesięcy po odejściu męża, które spędziła pogrążając się w smutku i balansując na cienkiej granicy nałogu, ani że chociaż ostatecznie wyszła na prostą, to wcześniej bezpowrotnie zaprzepaściła relację z jedną z córek. Samantha przebyła długą drogę, by zmienić miłość do męża w nienawiść, ale Holly nie chciała nienawidzić Chada. Prawdopodobnie powinna, Lecz nawet jeśli czyniło to z niej okropną osobę, to gdyby ktoś dał jej wybór, poświęciłaby znacznie więcej niż dwa życia, jeśli by tylko mogła dzięki temu odzyskać chłopaka, który skradł jej serce. Może mówiła do siebie w nocy, gdy przerażona własnymi myślami wpatrywała się w sufit, oddychając ciężko po kolejnym koszmarze. Może czat kochał moją dobroć tak bardzo, że ją także zabrał ze sobą. W zamian zostawił coś potwornego i właśnie to podsyła mi te myśli. Jednak pomimo wszystkich skomplikowanych uczuć, jakimi Holly darzyła swoją mamę, musiała przyznać Samancie rację w jednej kwestii. Powinna przestać. Ale nie potrafiła, podobnie jak nie była w stanie wytłumaczyć jej, dlaczego tak katuje się wiadomościami. Mama by tego nie zrozumiała. Boholi oglądała każdy program informacyjny w nadziei, że za którymś razem w końcu usłyszy coś innego, że któraś z tych pięknych prezenterek w kolorowych sukienkach pojawi się na ekranie i przedstawi nowe informacje w sprawie strzelaniny w Norwood, które oczyszczą z zarzutów podejrzanego dotąd sprawcę. Niestety jak dotychczas każda stacja, każdy program i każda prezenterka czy prezenter mówili mniej więcej to samo. Strzelanina w Norwood w stanie Karolina Północna do zdarzenia doszło w czwartek 1 marca, gdy 19-letni Chadwick Miles wszedł uzbrojony do budynku swojego liceum i postrzelił trzy osoby, z czego dwie śmiertelnie, a następnie siebie. Z ustaleń policji wynika, że był to zaplanowany atak, którego cel stanowiła grupa najbliższych przyjaciół nastolatka. Policja wyklucza powiązanie sprawcy z grupą terrorystyczną, jednak przyznaje, że motyw zbrodni wciąż pozostaje niejasny. Mówiono o tym wszędzie: Norwood zmieniło się z nieznanej nikomu mieściny w najgorętszy temat w internecie, w gazetach, w radiu i w telewizji w całym kraju, a być może nawet na całym świecie. Słowa czasem się zmieniały, ale przekaz pozostawał ten sam: Chadwick Myers był mordercą, a Holly wciąż nie pozwalała sobie w to uwierzyć. Zimny dreszcz spłynął po jej plecach, gdy na ekranie pojawiło się zdjęcie Czada. Przez ostatnie dni widywała tę podobiznę niezliczoną ilość razy, ale zawsze uderzała ją tak samo. Poczuła, że trzęsie się pomimo koca owiniętego wokół ramion. Ten chłód przeszywał ją aż do kości, i żadne ciepłe przykrycie nie było w stanie go przepędzić. Niemal czuła, jak trupia dłoń wędruje po jej ciele. Czule muskając jej skórę tylko po to, by za chwilę brutalnie złapać ją za gardło i zacząć dusić. Dosyć tego. Dla znajdującego się na krawędzi szaleństwa umysłu Holly, szybkie i zdecydowane słowa mamy były jak trzaśnięcie biczem, podobnie jak jej ruchy. W jednej sekundzie widziała ją tylko kątem oka, a w następnej kobieta siedziała już na kawowym stoliku twarzą do córki, zasłaniając, wisząc na ścianie telewizor. Nie były do siebie podobne. Samanta była wysoka, miała ścięte do ramion proste włosy farbowane na ciemnorudy kolor, które dodatkowo uwydatniały jej ostre rysy i ciemne oczy skryte za szkłami okularów Wszystko to wraz ze szczupłym ciałem opakowanym w garniturowe spodnie, ołówkowe spódnice, idealnie wyprasowane koszule, eleganckie garsonki i kombinezony dawało wrażenie silnej, zdecydowanej kobiety jej nieugiętość była godna podziwu i może właśnie dlatego osiemnastoletnia Holi przeżyła tak wielki zawód, gdy po raz pierwszy musiała prowadzić ją do łóżka, kiedy to po powrocie ze szkoły trzy dni po odejściu ojca znalazła ją pijaną leżącą na schodach. Holi, podobnie jak jej siostra, była bardziej jak tata. Miała jego jasne włosy, szaro oczy i uśmiech tak ciepły, że mógłby stopić śnieg, podobnie jak kiedyś dawno temu stopił serce czada. Przynajmniej on tak właśnie twierdził. Jej uroda w przeciwieństwie do tej mamy była delikatna i miękka, przywodząca na myśl ostrożne, lecz płynne pociągnięcie pędzla na płótnie. A teraz siedziały naprzeciw siebie, patrząc sobie w oczy z identyczną zaciętością, jak dwa zupełnie inne odłamki tego samego roztrzaskanego dawno temu lustra. Czego konkretnie masz dosyć, mamo? Jej głos był zachrypnięty, gardło zdarte od wielogodzinnego płaczu. Na litość boską. Spójrz na siebie, Holi. Potrzebowałaś kilku dni, rozumiem to. Ale najwyższy czas wziąć się w garść i doprowadzić do porządku. Samantha pochyliła się do przodu, by dosięgnąć dłoni Holi i powstrzymać ją przed obracaniem pierścionka na palcu. Dziewczyna robiła to zawsze, gdy była zdenerwowana, a w ostatnich dniach ten nawyk stał się wręcz obsesją. Pojutrze jest pogrzeb. Powinnyśmy zamówić wiązanki dla topera jaszli. Nie idę na pogrzeb. Co prawda jest niedziela, ale dzwoniłam do Marjorie i mówiła, że spływa bardzo dużo zamówień i ma pełne ręce roboty, więc kwiaciarnia jest otwarta. Kontynuowała matka, nie słysząc albo nie chcąc usłyszeć tego, co powiedziała córka. Jedź pod prysznicę, ja zrobię ci coś do jedzenia i pojedziemy razem, co ty na to? Nie idę na pogrzeb. Z trudem powtórzyła głośniej. Przynajmniej nie na ten, o którym mówisz, a podejrzewam, że nie będziesz równie chętna, żeby pojechać ze mną po kwiaty dla Czada. Wspólne pożegnanie Ashley i Topera odbywało się w tym samym czasie co pogrzeb Czada, z tą różnicą, że dla tej dwójki przewidziano wcześniej mszę w kościele, na którą Chadwick nie mógł liczyć. Kwestia jego pochówku wzbudziła wiele kontrowersji, jednak większość mieszkańców była zgodna, że nie zasłużył na pożegnanie równe temu, jakie zaplanowano dla jego ofiar. Niektórzy twierdzili, że nie powinien być nawet pogrzebany na tym samym cmentarzu. Ostatecznie stanęło na tym, że odbędzie się cichy pogrzeb ograniczony wyłącznie do uproszczonego obrzędu, odprawionego przez pastora z sąsiedniej miejscowości w czasie, gdy Asny i Toper dostaną należne im wyrazy szacunku podczas mszy w kościele. Wszystko zostało przemyślane tak, by pożegnanie Czada zakończyło się, nim procesja żałobna dotrze z kościoła na cmentarz, na którym miały zostać pochowane tragicznie zmarłe nastolatki. Holly nie sądziła, aby naprawdę robiło mu to różnicę. Czad nie był wierzący, ale była wściekła, że społeczność Norwood odebrała mu nawet coś tak fundamentalnego. Zamierzali załatwić sprawę, jakby chodziło o zakopanie potrąconego psa. Pozbywali się problemu szybko i po cichu, żeby jak najmniej osób zwróciło uwagę na całą sprawę. Teraz nawet jeśli ktoś zamierzał przyjść na jego pogrzeb, nie zrobi tego, bo właściwsze będzie mu wydawało się uczestniczenie w pożegnaniu Ashley i Topera. Poza nią. Bo Choli na przekór wszystkim, zamierzała pożegnać się z Chadem, nawet jeśli mieszkańcy miasta mieliby ją za to spalić na stosie. Nie zdziwiłaby się, gdyby jej matka była pierwsza do podłożenia ognia. To naprawdę zły pomysł, oznajmiła kategorycznie Samanta, jakby naprawdę wierzyła, że jej słowa mogą cokolwiek zmienić. Twoja sytuacja jest wystarczająco zła, z plotkami o twoim udziale w tym wszystkim. Nie powinnaś dawać ludziom kolejnych powodów do mówienia na twój temat. Była tego świadoma, naprawdę. Wieść o jej przesłuchaniach rozniosła się z prędkością światła. W miejscach takich jak Norwood wystarczyła plotka zaledwie cień podejrzenia, by znaleźć się na celowniku opinii społecznej, która krzywym okiem patrzyła na wszystko, co choć trochę wystawało poza sztywne ramy tego, co znała. Chad, chociaż nie żył, ciągnął Holly za sobą i jeśli chciała się ratować, powinna jak najszybciej się od niego odwrócić i dołączyć do zbiorowego linczu. Ludzie od zawsze lubili Holly była dobrą, uroczą dziewczyną, wolontariuszką w schronisku i w domu kultury. Mieszkańcy zwracali się do niej z uśmiechem. Nie mogła powiedzieć, że zupełnie nie zależy jej na opinii innych, ani że nie chce pożegnać przyjaciół, którzy przecież byli dla niej ważni. Jednak nikt i nic na tym świecie nie było ważniejsze od czada stawiała go na pierwszym miejscu, podobnie jak ona była ponad wszystkim dla niego ty i ja. Mówili sobie i dobrze wiedzieli, ile prawdy kryje się za tymi prostymi słowami. To zawsze była ich dwójka przeciwko światu od samego początku. I chociaż wszystko inne uległo zmianie, to pozostawało niezmienne. Wybór był więc oczywisty i Holly dokonywała go z niezachwianą pewnością, nawet jeśli miał na zawsze nadać jej łatkę dziewczyny, która opowiedziała się po stronie mordercy. Przekaż ode mnie kondolencje burmistrzowi i pani Holt. Rozdział czwarty. Przestań się denerwować. Zganił ją, wyciągając rękę, żeby spleść ich dłonie i powstrzymać holi przed nerwowym obracaniem pierścionka na palcu. Ten nawyk doprowadzał go do szału, głównie dlatego, że nie cierpiał widzieć ją niespokojną. W dodatku najczęściej zupełnie niepotrzebnie, ale taki był już urok holi. Wszystkim przejmowała się trochę za bardzo. On za to na ogół przejmował się niewystarczająco, więc może to dzięki temu byli dla siebie tak idealni. To absurdalne, że w ogóle bierzesz pod uwagę, że mogliby cię nie polubić podczas gdy nie ma takiej możliwości, żeby cię nie pokochali. Zapewnił całkiem szczerze, ale Choli przewróciła oczami. Oczywiście, że mu nie uwierzyła, bo dlaczego miałaby. Fakt, że nawet on kompletnie stracił dla niej głowę, serce i wszystko inne, co składało się na czadlika Majersa najwyraźniej nie był dla niej żadnym argumentem. Skąd niby możesz to wiedzieć? Z własnego doświadczenia. Uniósł jej dłoń i pocałował knykcie. Weź, w ciągu trzech miesięcy zjednałaś sobie wszystkich moich przyjaciół i moich rodziców. Zrobienie dobrego wrażenia na kilku ciotkach i wujkach to pikuś w porównaniu z zaprzyjaźnieniem się z pierwszą suką Norwood. Nie mów taką, Madi, sapnęła oburzona, uderzając go w ramię. Gdyby cię słyszała, poczułaby się urażona, że zawężasz ten tytuł tylko do Norwood. Jestem pewna, że nie ma sobie równych w całym hrabstwie. Dodała, a Charles parsknął śmiechem. Madeleine, jak Holly się w końcu przekonała, potrafiła być wspaniałym materiałem na przyjaciółka, kiedy chciała. Problem w tym, że bardzo rzadko chciała. Przez 95% czasu wynosiła sukowatość do rangi sztuki i nosiła swój tytuł z dumą niczym koronę królowej balu. Holi chętnie zostałaby z czadem w samochodzie dłużej, śmiejąc się z ich przyjaciół do wieczora, a potem pojechała prosto na pokaz fajerwerków i imprezę utopera. Jednak, zanim będzie mogła cieszyć się tą lepszą stroną swojego związku, musiała znieść tę gorszą. Bycie dziewczyną czadwika Majersa wiązało się z tym, że ciągle coś komuś trzeba było udowadniać. Ucznią South Stanley że wbrew powszechnej opinii nie jest jedynie jakimś tymczasowym, nic nieznaczącym dodatkiem u jego boku. Przyjaciołom czada, że nie jest od nich gorsza i że nie są w stanie zmusić ją, by odeszła. Jego rodzicom, że nie jest dziewczyną, która pojawiła się w ich domu na szybki numerek z ich synem i zaraz ulotni się, podobnie jak jej poprzedniczki. Każdemu po kolei udowadniała, że zasługuje na miejsce w życiu czada, jakby sam fakt, że ją kocha, nie wystarczał. I robiła to bez zająknięcia, bo była to niewielka cena w zamian za jego miłość. A teraz czekała ją rodzinna uroczystość ze wszystkimi jego krewnymi, i chociaż nie wiedziała, co takiego tym razem przyjdzie jej udowadniać, to bazując na poprzednich doświadczeniach, mogła zakładać, że nie będzie łatwo. Nic nigdy takie nie było. Idziemy! Zarządził miękko, ściskając jej rękę ostatni raz, zanim ją puścił i wysiadł z samochodu. Okrążył pojazd i otworzył drzwi holi, kłaniając się przy tym teatralnie. Całą drogę od jej domu robił wszystko, żeby się rozluźniła, bez większego skutku, ale holi doceniała jego starania. Chciałam, żebyś poznała moją rodzinę, bo są częścią mojego życia, a ja chcę, żebyś miała udział we wszystkim, co się na nie składa. Zaczął, gdy ruszyli w stronę domu. Zatrzymali się przed drzwiami i czat z czułością założył jej kosmyk jasnych włosów za ucho. Ale nie traktuj tego jak sprawa życia i śmierci, bo oni nie są najważniejsi. Ostatecznie to zawsze jesteśmy ty i ja, stokrotko. Tylko to jest prawdziwe. I tylko to się liczy. Dokończyła i dokonała małej poprawki swojej wcześniejszej myśli. Nic nigdy nie było łatwe, oprócz tego, bo kochanie czata było najprostszą rzeczą na świecie. Przyciągnął ją do siebie, całując w czoło, w tym samym momencie, w którym otworzyły się drzwi frontowe. Co tak stoicie? Sylwii zmierzyła ich spojrzeniem. Dlaczego nie wchodzicie do środka? Bo Choli się stresuje, wyjaśnił usłużnie z rozbawionym wyrazem twarzy. Zmiana z czada, który wyznawał jej miłość, mówiąc, że liczy się dla niego bardziej niż wszystko inne, w syna jakiego chcieli widzieć jego rodzice, była natychmiastowa. Jak na zawołanie stał się odrobinę rozpieszczonym, czarującym chłopakiem, którym można się chwalić i z którego można być dumnym. — Boi się, że jej nie polubią. — Oczywiście, że jej nie polubią — prychnęła kobieta, chociaż jeszcze chwilę temu ganiła ich za to, że nie weszli do środka, teraz sama nie wyglądała, jakby spieszyło jej się do gości. — To banda zadufanych w sobie znobów, kochających jedynie pieniądze i władzę. Oni nawet siebie samych nie lubią, ani innych członków rodziny właśnie dlatego obchody 4 lipca w rodzinie Majersów są takie cudowne. Przewróciła oczami, podkreślając swój sarkazm, chociaż perfekcyjny uśmiech nawet na chwilę nie opuścił jej twarzy. Sylvie Myers okazywała swoją sympatię wobec ludzi w specyficzny sposób. Była miła zawsze i dla wszystkich, bo jako jedna z najważniejszych kobiet w mieście, nie mogła pozwolić sobie na to, żeby coś zniszczyło jej nieposzlakowaną opinię. Holly nigdy nie usłyszała od niej złego słowa, nawet gdy matka chłopaka uważała ją za jego seks przyjaciółkę. Jednak wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę kogoś lubiła, pozwalała sobie na szczerość taką jak teraz. Wciśnięty pomiędzy wystudiowane uśmiechy idealnej pani domu, komentarz dający do zrozumienia, że w rzeczywistości nie znosi rodzinnych obchodów święta niepodległości, o których mówiło całe miasto, i o wiele bardziej wolałaby spędzić ten dzień przed telewizorem w poplamionym dresie i z lampką wina zamiast dusić się w makijażu i drogiej sukience, której zazdrościć jej będą wszystkie koleżanki. Ale nie przejmuj się, kochanie, wyglądasz ślicznie. Szybko zapomną, że jesteś kimś z zewnątrz. Zapewniła i skinęła głową, by weszli do środka. Holly zdawała sobie sprawę, że nie jest wyjątkiem i każda dziewczyna stresuje się przed poznaniem rodziny swojego chłopaka, bo to było całkiem zrozumiałe. Jej jednak nie przerażało spotkanie krewnych czada tylko to, kim ci krewni byli. Rodzina Majersów sama w sobie potrafiła być przytłaczająca, żyli w Norwood i byli częścią społeczeństwa, ale miliony na koncie stawiały ich nieco ponad wszystkimi. Ojciec Chada był właścicielem wartego majątek pola golfowego, a i tak było to dla niego tylko rodzajem hobby, skromnym dodatkiem do głównego zajęcia. Sylwii w podobny sposób traktowała swoją pracę, bo chociaż mogłaby nie pracować w ogóle, Założyła firmę zajmującą się organizacją wesel i obecnie z jej usług korzystały pary młode w całym hrabstwie. A tego dnia ich dom był wręcz wypełniony ludźmi, którzy stanowili definicję sukcesu, władzy i potęgi. Holly siedziała przy stole naprzeciwko senatora stanu, który był bratem Devona i ojcem chrzestnym Czada, a obok, po swojej lewej, miała ciotkę chłopaka, która wyszła za producenta filmowego i zastanawiała się, co to cholery. Chad sobie myślał, zakochując się akurat w niej. Dziewczynie z przeciętnej rodziny, z rodzicami po rozwodzie i matką, która w każdy piątek jeździła na spotkania anonimowych alkoholików, bo tak poradziła jej terapeutka, do której kobieta zaczęła chodzić po tym, jak prawie umarła z przedawkowania leków nasennych. Więc Holly... Zagaił ze swojego miejsca senator, obserwując ją z nieskrywanym zainteresowaniem. Chociaż nie był całkowicie zadowolony z tego, co widzi, Maskował to tym samym uśmiechem, którym zdobywał wyborców. Jestem ciekaw Twojej pracy w ramach wolontariatu. Chad wspominał nam wcześniej, że jesteś zaangażowana w pomoc innym. To bardzo szlachetne. W jego ustach to słowo brzmiało prawie jako belga. Choli już wcześniej odkryła, co tak gryzło senatora Majersa w jej zajęciach pozaszkolnych i we wszystkim, co sobą reprezentowała. Był człowiekiem polityki, więc, według niego, każde działanie musiało ostatecznie przynosić mu jakąś korzyść, nawet jeśli nie zawsze materialną. Podejrzewała, że podobnie rysował się światopogląd większości zebranych w końcu bardzo trudno jest zbić fortunę na byciu dobrym dla innych. Czad pasował do nich idealnie. Był skazany na sukces, jakby ten płynął w jego żyłach i jakąkolwiek ścieżkę wybierze, na jej końcu czekało go powodzenie. Tymczasem Holly w każdy sobotni poranek jechała do schroniska, żeby sprzątać kojce i klatki, karmić, kąpać, wyprowadzać zwierzaki, których nikt nie chciał i dawać im odrobinę miłości, a w tygodniu poświęcała popołudnia na pomaganie problematycznym dzieciakom w odrabianiu lekcji. Robiła dużo dla innych i bardzo niewiele dla siebie, co było całkowitym zaprzeczeniem sposobu, w jaki żyli krewniczada. Zgadza się, pomaganie daje mi naprawdę dużo satysfakcji, odpowiedziała uprzejmie. Jestem wolontariuszką w miejscowym schronisku dla zwierząt i w Domu Kultury. Mamy tam program pomocy dzieciom, które z różnych powodów nie radzą sobie z nauką, a zazwyczaj przez zaburzenia rozwoju albo po prostu potrzebują trochę więcej uwagi niż inne dzieci. Co to doprawdy szlachetne. Powtórzył się kiwając głową w aprobacie, lecz ton jego głosu sugerował, że zaraz padnie jakieś ale. Ale samą satysfakcją nie zapewnisz sobie przecież dobrego życia. No, chyba, że sądzisz, że o to zatroszczy się za ciebie Chadwick. I że to on będzie zarabiał na was dwoje, podczas gdy ty będziesz karmić bezpańskie pieski. Holly poczuła, jak siedzący obok niej chłopak tężeje na sugestie wuja, że Holly jest z nim dla pieniędzy. Holly jest jedną z najlepszych uczennic w naszym roczniku wtrącił się. Czuł palącą złość, ale dobre wychowanie nie pozwoliło emocjom nad nim zapanować. Ma świetne wyniki i jest zaangażowana w pisanie szkolnej gazetki. Bez trudu zda egzaminy w przyszłym roku i dostanie się na wybrane studia. Ma na to większe szanse niż ja. Jesteś więc nie tylko dobra, ale też ambitna. Świetnie! zauważył z uznaniem senator. Coraz więcej osób przy stole przerywało rozmowy, by go posłuchać. Nie sądzisz jednak, że marnując czas na bezdomne psy i obce dzieci, pozbawiasz się szansy na lepszy rozwój? Mogłabyś przecież w tym czasie robić coś, co naprawdę zaprocentuje w przyszłości. Nie myślałaś o tym w ten sposób? Te dzieciaki mają przecież rodziców czy opiekunów. To ich rola, żeby się nimi zajmować, a nie twoja. W schronisku mieliśmy psa, który trafił do nas z interwencji po zgłoszeniu, że właściciel się nad nim znęca. Zaczęła z wściekłości, z trudem panując nad głosem. Na moment zapomniała o robieniu dobrego wrażenia kochała to, czym się zajmowała, całym sercem. I to nie pozwoliło jej siedzieć cicho. Nie miała wątpliwości, że w razie potrzeby czat stanie po jej stronie. Wiedział, ile dla niej znaczy pomaganie innym. Był nieufny i agresywny, atakował ludzi i inne psy. Właścicielka schroniska rozważała uśpienie go, więc zgłosiłam się na ochotniczkę, żeby się nim zająć. W pierwszym tygodniu ugryzł mnie tak mocno, że musieli założyć mi szwy, ale wciąż przychodziłam do niego każdego dnia powoli, ucząc go, że może mi zaufać. Wie pan, gdzie jest teraz? Zapytała i, nie czekając na odpowiedź, dodała: W kochającym domu, z rodziną, którego uwielbia. Nie miałby tego, gdyby nie ja. A pomoc dzieciakom? Tony, chłopiec, którym się zajmuje, jest w spektrum autyzmu. Jego ojciec zostawił rodzinę, gdy dowiedział się, że syn nie jest w pełni normalny, więc mama wychowuje go sama, ale chociaż chce, nie jest w stanie poświęcić mu wystarczająco dużo uwagi, bo pracuje po 12 godzin dziennie i jest wykończona. Ja pomagam mu nie tylko odrobić zadania, ale też daję mu takie małe rzeczy, jak pójście do lodziarni czy na plac zabaw. Uczę go, jak dogadywać się z innymi dziećmi, żeby miał szansę czuć się jak każdy inny chłopiec. Czad ścisnął jej dłoń i Choli nie była pewna, czy to gest wsparcia, czy sugestia, żeby przestała, ale słowa cisnące się na usta były zbyt silne, by je zatrzymać. Jasne, zapewne to nie jest tak ważne, jak bycie członkiem Senatu i nie sprawi, że będę bogata, ani nie da mi władzy, ale z całym szacunkiem nie pozwolę sobie wmówić, że marnuję czas, jeśli sprawiam, że dzięki mnie czyjeś życie stanie się choć trochę lepsze. Gdy skończyła przy stole, było już zupełnie cicho. Wszyscy wpatrywali się w nią w nieskrywanym zdziwieniu, może z powodu jej słów, a może przez sam fakt, że odezwała się w ten sposób do senatora. Poczuła, że jej policzki stają się czerwone i już miała zacząć przepraszać za swój wybuch, gdy mężczyzna otrząsnął się z wrażenia, jakie na nim wywarła i parsknął śmiechem. Teraz rozumiem, co mój chrześniak w tobie widzi. Zastanawiałem się, co taka cicha myszka przy nim robi, ale ty naprawdę pasujesz do tej rodziny. Nadal rozbawiony pokręcił głową, ale w jego oczach błyszczało coś, czego Holly nie spodziewała się znaleźć w nikim przy tym stole, a już na pewno nie w tym ważnym polityku. Uznanie. Dziewczyna najwyraźniej mu zaimponowała. Podoba mi się ten ogień. Możecie zaprowadzić do wielkich rzeczy. Mężczyzna spojrzał na czada i powiedział. Trzymaj ją blisko, chłopcze, bo chociaż wygląda niepozornie, ma większe jaja niż połowa moich szanowanych kolegów polityków. Senator nie przyjechał na pogrzeb swojego chrześniaka. Właściwie żaden z obecnych tamtego dnia na obiedzie krewnych się nie pojawił. Holly nie spodziewała się tłumów, jednak nawet przez chwilę nie pomyślała, że w ostatnim pożegnaniu czadłika Majersa, chłopaka, który skupiał na sobie uwagę wszędzie, gdzie się pojawił, będą uczestniczyć zaledwie trzy osoby. Majersowie mieli dużą rodzinę. Nawet jeśli jej członkowie nie zawsze pałali do siebie sympatią. To wszystkich zarówno ze strony Devona jak i Sylwii łączyło silne poczucie przynależności. Holly była pewna, że mimo dzielących ich różnic, są dla siebie na swój sposób ważni. Teraz jednak o wiele ważniejsze okazało się dla nich to, co mieli do stracenia. Nikt nie zamierzał ryzykować utraty twarzy, żeby okazać wsparcie rodzicom opłakującym stratę dziecka. Oprócz Holly. Ale ona przecież nie przyszła dla nich, lecz dla samej siebie i dla czada. Nie zdobyła się nawet na odwagę, by podejść i złożyć kondolencje. Przez ostatni rok spędziła w ich domu niezliczoną ilość godzin. Była zapraszana zarówno na rodzinne uroczystości, jak i zwykłe obiady we czwórkę. Gdy zostawała na noc, Sylwia czasami robiła jej śniadanie, a gdy miała na to czas, piły razem poranną kawę na werandzie. Była traktowana jak członek rodziny, ale w rzeczywistości jedynym, co łączyło ich trójkę, był Chadwick. Teraz, gdy go zabrakło, stali się na powrót obcymi dla siebie ludźmi. Pastor wygłosił zadziwiająco długą przemowę, jakby dużą liczbą słów mógł zastąpić małą liczbę żałobników. Mówiło o duszach, które zbłądziły i oddaliły się za bardzo od stwórcy, ale w jego głosie nie było słychać nagany. Gdy prosił Boga, by wybaczył czadłikowi jego grzechy i przyjął go do siebie, Holly ze zdziwieniem odkryła, że mówi to z serca. A nie tylko dlatego, że coś musi powiedzieć. Wątpiła jednak, by czat docenił starania duchownego. Prawie mogła usłyszeć jego szyderczy śmiech na słowa o odkupieniu. Zawsze powtarzał, że trafi do piekła. Tacy jak ja muszą korzystać ze wszystkich przyjemności za życia, powiedział jej kiedyś, a jego oczy błyszczały niebezpiecznie. Bo po śmierci nie czeka nas nic dobrego. A potem ją pocałował, jakby była jego ulubioną przyjemnością, i choli przyszło do głowy pytanie, co dokładnie miał na myśli. Chętnie by mu je teraz zadała, ale jeszcze bardziej chciałaby dowiedzieć się, gdzie jest. Piekło sprowadził na nich wszystkich, na holi, więc do jak okropnego miejsca trafił on sam. Znowu poczuła to samo przeszywające zimno, które najpierw pieściło jej skóra, a później, gdy nie była wystarczająco silna, by je zwalczyć. Jednym wyważonym ruchem odbierało jej zdolność oddychania. Tym razem uwagę jej umysłu odwróciło poruszenie, które wychwyciła kątem oka. Była tak pochłonięta własnymi myślami i narastającą paniką, gdy tempo wpatrywała się w dębową trumnę opuszczaną do wykopanego dołu, że nie zauważyła procesji żałobnej kroczącej główną aleją. Jej uczestnicy zmierzali na drugi koniec cmentarza. Na życzenie rodzin Ashley i Toper mieli zostać pochowani jak najdalej od czada, co oznaczało, że żałobnicy musieli przejść obok miejsca, w którym wciąż trwało ostatnie pożegnanie czadwika. Trumny były identyczne. Jedyną różnicę stanowiło to, że te Topera nieśli zawodnicy z jego drużyny futbolowej, a jej wieko przykrywała koszulka z numerem chłopaka. Holly nadal nie mogła uwierzyć, że w środku znajdują się jej przyjaciele. To wciąż wydawało się takie nierealne, że zauważyli Holi o wiele wcześniej niż ona ich. Podczas gdy dziewczyna wciąż chłonęła wzrokiem widok trumien, uczniowie i mieszkańcy idący zaraz za rodzinami nastolatków patrzyli na nią i na rodziców czada, jakby ich obecność przy grobie chłopaka była policzkiem wymierzonym w pamięć o jego ofiarach. Ich twarze wyrażały jawną dezaprobatę. Spoglądali z pogardą i nienawiścią, a z każdym krokiem, który zbliżał ich do opłakujących mordercę, narastały też gorączkowe szepty. Najpierw dostrzegła Mary. Szła z przodu bez Elisa, objęta przez jedną z czarli darek. Nawet nie próbowała ukryć łez. Jej policzki zdobiły smugi ciemnego tuszu, a śliczna twarz wykrzywiła się w bólu. Madeleine Kelly, jaką wszyscy znali, Nigdy nie pozwoliłaby sobie na pokazanie się publicznie w takim stanie, ale teraz dla nikogo nie miało to znaczenia. Widok przyjaciółki rozdzierał duszę holi, jednak nie zrobiła nic, by okazać jej jakiekolwiek wsparcie. Widziała też komendanta Harela, który szedł sam, więc najwidoczniej Alice wciąż znajdował się w szpitalu i burmistrza wpatrującego się z kamienną miną w trumnę syna później dostrzegła swoją mamę z Oliwią nieco bardziej z tyłu, a także mnóstwo ludzi, którzy przyszli raczej z poczucia powinności niż z faktycznego żalu. Rozpoznała niemalże każdą twarz w tłumie. To byli ludzie, których znała od dziecka, chociażby z widzenia dorastała mijając ich na ulicy, na szkolnym korytarzu czy w kościele podczas niedzielnej mszy. Była jedną z nich i powinna być teraz tam z nimi, ale było za późno na takie myśli. Wszyscy już ją widzieli, poznali jej stanowisko w tej sprawie, już została napiętnowana. Dokonała wyboru i nie mogła go cofnąć, nawet gdyby chciała. Pozostało jej jedynie czekać na cenę, jaką przyjdzie jej za ten wybór zapłacić. Nie była pewna, czy rzeczywiście czekały ją w życiu jakieś wielkie rzeczy, ale bardzo chciała wierzyć, że ogień, który senator dostrzegł w niej tamtego dnia, pomoże jej przetrwać, cokolwiek ją spotka. Bo coś kazało jej sądzić że to zaledwie początek. Rozdział piąty. Gotowa? Żeby stać się tematem numer jeden wszystkich rozmów i obiektem nienawiści każdej zakochanej w tobie dziewczyny? Hm, pewnie, kto by nie był. Wprost nie mogę się doczekać. Parsknęła ironicznym śmiechem, rozglądając się niechętnie po szkolnym parkingu. Ludzie gapili się na samochód czada, gapili się na nią, próbując dostrzec przez szybę jej twarz i odgadnąć tożsamość te kilka cennych sekund wcześniej niż inni. Dotąd wiedzieli tylko, że nowa wybranka czadwika jest blondynką. Zdjęcie, które w piątek wieczorem trafiło do każdego ucznia South Stanley, nie pokazywało jej twarzy. Według czada przez weekend zdążyły już nawet powstać listy z nazwiskami dziewczyn, które pasowałyby do tej widocznej na fotografii. Holi poniekąd ciekawiło, czy ona w ogóle była brana pod uwagę w tych próbach rozwiązania zagadki. Wiem, że nienawidzisz tego, co się zaraz stanie. Chad, w przeciwieństwie do niej, w typowym dla siebie stylu, miał w głębokim poważaniu to, że wszyscy o nich mówią. Był do tego przyzwyczajony, ale Holi niewielu rzeczy nie znosiła bardziej niż bycia w centrum uwagi i chyba pierwszy raz szczerze życzył sobie, żeby jego życie wyglądało inaczej ze względu na nią. Ale zanim rzucę cię na pożarcie wilkom, chcę, żebyś zawsze pamiętała, że to wszystko tam. urwał. Holly znała prawdę o tym, jak wyglądało jego życie. Chad wciąż jednak nie był pewien, czy w pełni rozumiała, jak wielkim kłamstwem był cały ten obraz, który stworzył dla ludzi. Co miał zrobić, żeby pamiętała, by nigdy nie wierzyć w tego Chadwicka Majersa, który zaraz wysiądzie z samochodu, bo sobą czuł się tylko przy niej. Ty jasnokrotko. Tylko to jest prawdziwe i tylko to się liczy. To był pierwszy raz, gdy powiedział te słowa, i z jakiegoś powodu spodobały jej się bardziej niż kocham cię, które usłyszała w ten weekend. Wtedy jeszcze nie miała pojęcia, co tak naprawdę oznaczają, ani jak ważne się dla niej staną. Nie, w tamtym momencie było jedynie szczerym wyznaniem, które podnosiło ją na duchu, gdy tego potrzebowała. No to jedźmy z tym córkiem. I tak nie było odwrotu. Holly przeczytała kiedyś, że każda dziewczyna zasługuje na to, by przynajmniej raz w życiu przeżyć moment zupełnie jak z filmu. Namiętny pocałunek w deszczu z miłością swojego życia, nocną przejażdżkę samochodem przy akompaniamencie ulubionej piosenki albo chociaż zajście po pałacowych schodach w pięknej sukni balowej rodem z bajki o księżniczkach. Wszystko wskazywało na to, że właśnie dostała od życia swój moment. Z tą różnicą, że jej pochodził raczej z filmu o rozterkach nastolatków w liceum. Bo gdy tylko wysiadła z samochodu chłopaka, spojrzenie każdej pary oczu spoczęło na niej. Chad okrążył auto i splutł ich dłonie, jedynie podsycając gorączkowe szepty. Na pozór biła od niego ta sama dobrze znana wszystkim obojętność – ale kiedy spojrzał w oczy Holly, dziewczyna widziała w nich troskę, jakby niemo pytał, czy jest gotowa. Nie sądziłaby kiedykolwiek, miała naprawdę poczuć się gotowa, by stać się tematem numer jeden na bardzo długi czas, ale to nie było coś, na co miała wpływ i mogła jedynie zacząć się do tego jak najszybciej przyzwyczajać. Skinęła głową i razem z nim ruszyła przez parking w stronę szkoły. Udawaj, że cię to nie obchodzi, powiedział cicho, otwierając przed nią drzwi. Było dosyć późno, ale po korytarzu wciąż kręciło się sporo osób. Holly z przerażeniem odkryła, że czekali tam specjalnie. Na nią. Niech się gapią i gadają, ile chcą. Tyle tylko mogą robić stać z boku i zazdrościć. Słowa czada rozbrzmiewały w głowie Holly, gdy przekraczała próg szkoły w pierwszym dniu zajęć po strzelaninie. Co w Stanley było zamknięte przez tydzień, po części jako wyraz szacunku dla Ashley Topera, jednak głównie przez dochodzenie prowadzone w celu znalezienia powodów zbrodni Chadwicka. Zaangażowane w sprawę służby chciały zrozumieć, co go do niej skłoniło, znaleźć jakieś wyjaśnienie, ale na razie nie było żadnego. Nieważne, kogo pytali, ani jak dokładnie odtworzyli ostatnich kilkanaście godzin jego życia. Wszystko składało się na tę samą historię. Chad Myers jednego dnia był normalnym, popularnym dzieciakiem, który po środowym treningu umawiał się na wspólne wyjście z drużyną w piątek po meczu, a w czwartek rano wszedł do szkoły z bronią i zabił dwie osoby. Im dłużej Holly o tym myślała, tym mniej sensu to miało i tym więcej pytań rodziło się w jej głowie. I nie miała pojęcia, komu mogła je zadać. Zarówno tamten dzień, gdy wszyscy dowiedzieli się o jej związku z Chadem, jak i ten, kiedy po raz pierwszy weszła do szkoły jako dziewczyna mordercy, były do siebie w pewien sposób podobne. Znów wszyscy patrzyli na nią, mówili na jej temat i ją oceniali. Jednak tym razem towarzyszyła temu mieszanka zupełnie innych emocji. Wtedy była to ciekawość, bo nagle wyszło na jaw, o czym nikt wcześniej nie miał pojęcia. Odrobina zazdrości, że to ją Chadwick trzymał za rękę, chociaż z żadną inną dziewczyną nigdy tego nie robił. I cała masa ekscytacji, bo w Norwood rzadko działo się coś ciekawego, więc kiedy już zdarzały się wyjątki, interesowały one każdego. Natomiast teraz nad wszystkim przeważała nienawiść. Patrzyli na nią, jakby to ona pociągnęła za spust i Holly mniej więcej w połowie drogi do szafki zrozumiała dlaczego. Bo ta wszechobecna niechęć, Wcale nie była wymierzona w nią, przynajmniej nie bezpośrednio. Osobą, do której tak naprawdę ją kierowali był Chad, ale problem z nienawiścią polega na tym, że jest jak ciemna chmura burzowa. Lubi być zauważona, domaga się uwagi. Trudno więc nienawidzić kogoś, kto nie żyje. A skoro Chad nie mógł jej odczuć, wszystko skupiło się na Holi. Chmury już zaczynały gromadzić się nad jej głową, jak stado pszczół, domagając się, by uniosła wzrok i poczuła niepokój przed nadchodzącą burzą. Tylko że nawet jeśli te dni były podobne, ona nie była już tą samą Holi, która dwanaście miesięcy temu weszła do szkoły za rękę z najpopularniejszym chłopakiem w mieście. Udawaj, że cię to nie obchodzi. Poradził jej wtedy i Holi posłuchała. Udawała tak długo, aż naprawdę przestała się przejmować. Bo jakie znaczenie miało to, co o niej mówią? Była dziewczyną czada i zaprzyjaźniła się z jego przyjaciółmi. Osiągnęła dwie rzeczy, których nikomu innemu ze szkoły nigdy się nie udało. I czy tego chciała, czy nie, dawało jej to poczucie wyższości, bo była lepsza niż inni. Mogli więc wymyślać na jej temat największe bzdury, a ona wciąż była górą, podczas gdy im zostało tylko pragnienie, aby znaleźć się na jej miejscu. I chociaż teraz nie było już śladu po tamtej zazdrości, jedno się nie zmieniło. Nadal mogli tylko mówić i się gapić, a żadne słowa czy krzywe spojrzenia nie mogły skrzywdzić jej bardziej niż utrata czada. Nie okazała słabości. Całą drogę od wejścia aż do swojej szafki przeszła z dumnie podniesioną głową, pozwalając, by odprowadzające ją nienawistne spojrzenia napotykały spuchnięte od płaczu oczy i ciemne cienie pod nimi. Bez Chad'a stawała się wrakiem, więc mogła przynajmniej zapewnić gapiom dobry widok, gdy będzie szła na dno. Grupka dziewczyn stojąca nieopodal nie kryła się specjalnie z tym, że o niej rozmawiają. Wpisując kod, Holly słyszała ich ściszone głosy i czuła na sobie ich wzrok, ale nie spojrzała w tamtą stronę. Zwrócenie na nie uwagi dałoby im zbyt wiele satysfakcji. Niemniej, kiedy metalowe drzwiczki ustąpiły... Otworzyła je szarpnięciem, ciesząc się z prowizorycznej osłony przed ciekawskimi spojrzeniami. Nie była gotowa na jego widok. Przez te wszystkie godziny, jakie w ostatnich dniach spędziła przed telewizorem, oglądając wiadomości, widziała jego twarz niezliczoną ilość razy. Wszystkie stacje udostępniały jedno i to samo zdjęcie. Można je było znaleźć na stronie szkoły i przedstawiało po prostu Chadwicka Majersa. Jednak tym razem było inaczej. Z fotografii przyczepionej do wewnętrznej strony drzwi patrzył na nią ten czat, którego znała. Obejmował ją od tyłu, szczerząc się wariacko do aparatu, podczas gdy Holly z równym rozbawieniem na twarz desperacko próbowała wyrwać się z uścisku, żeby nie mógł spełnić swojej groźby i wrzucić jej do oceanu za ich plecami. W tle widać było niewyraźne serwetki topara i Elisa, którzy dopingowali przyjaciela. Tamten upalny dzień w środku lata był jednym z ulubionych wspomnień Holly. Z inicjatywy czada całą szóstką wybrali się spontanicznie na drugi koniec stanu, żeby spędzić czas na plaży. A teraz stała tam sama, na korytarzu pełnym ludzi, którzy chcieli zobaczyć, jak się rozsypuje. I przez moment niewiele brakowało, by im to dała, bo w głowie słyszała śmiech czada rozbrzmiewający przy jej uchu tamtego dnia, a zaraz za nim podążała fala nieopisywalnego bólu. Bo właśnie wtedy w pełni zdała sobie sprawę, że już nigdy więcej nie usłyszy tego śmiechu. Drzwiczki zaczęły zamykać się tak szybko, że Choli ledwie zdążyła wyrwać się z pułapki własnych myśli i odskoczyć, zanim metal uderzył ją w twarz. Odwróciła głowę spoglądając na stojącą obok ciemnowłosą dziewczynę, jedną z zawodniczek damskiej drużyny koszykówki. Z ręką wciąż na ciemnoczerwonej szafce uśmiechnęła się krzywo, jakby była niemal rozczarowana, że choli w porę uniknęła ciosu. To był gest, na który jeszcze kilka dni temu nikt by się nie odważył, Holly była już tak przyzwyczajona do lepszego traktowania przez wzgląd na bycie dziewczyną czada, że w pierwszej chwili odebrało jej mowę. To prawda, Miranda w końcu zabrała dłoń i zaczęła oglądać swoje paznokcie, jakby chciała sprawdzić, czy w wyniku uderzenia o metal na lakierze nie powstał żaden odprysk. Jej koleżanki stały kilka kroków dalej, przysłuchując się z zainteresowaniem. Co konkretnie, Poprzednim dźwiękiem, jaki Holly z siebie wydała, były przeraźliwe krzyki, gdy w nocy znów dręczyły ją koszmary. Więc teraz jej głos był zachrypnięty, bez śladu zwyczajowej melodyjności. Podobno wiedziałaś, że twój psychiczny chłopak chciał nas powystrzelać, to prawda? Dlatego nie przyszłaś do szkoły? Zaciekawieni ludzie wokoło nich zaczęli milknąć, a Miranda mówiła coraz głośniej. Podobało jej się przedstawienie, jakie zrobiła. Niektórzy mówią nawet, że pomogłaś mu to wszystko zaplanować i dlatego cię przesłuchiwali. Za współudział możesz dostać parę ładnych lat, tak słyszałam. Dodała tak, jakby Holi potrzebowała potwierdzenia, że wszyscy w mieście mówili tylko o tym. A ty w to wszystko wierzysz? spytała w odpowiedzi, ale zanim dziewczyna się odezwała, powiedziała: Zresztą nieważne. Tak czy inaczej, nie świadczy to o tobie dobrze, bo jeśli nie wierzysz. A mimo to przychodzisz bawić się moim kosztem kilka dni po tym, jak straciłam trzy ważne dla mnie osoby, to jesteś zwykłą suką, którą cieszy tragedia innych. Miranda nieco poczerwieniała ze wstydu i straciła swój wyniosły uśmieszek, a przez korytarz przetoczyła się kolejna fala szeptów. Ale Holly jeszcze nie skończyła, chociaż zdecydowanie powinna. Natomiast jeśli wierzysz w to, co mówią i naprawdę sądzisz, że przyłożyłam rękę do śmierci Topera i Ashley, a mimo to wciąż mnie prowokujesz, to jesteś po prostu idiotką. Któraś z koleżanek koszykarki wciągnęła powietrze ze świstem. Holly nachyliła się i ściszła głos tak, by tylko Miranda ją słyszała. Bo, jeśli twoim zdaniem jestem wspólniczką mordercy, to skąd pewność, że nie przyszłam dzisiaj dokończyć tego, co zaczął? Nie była sobą. Słowa padające z jej ust nie należały do tej dobrej holi, która nienawidziła przemocy, ale w jej głowie wesoły śmiech czada mieszał się z krzykiem umierającej Ashley z nocnego koszmaru i sama już nie wiedziała, czy istnieje jeszcze miejsce dla dziewczyny, którą kiedyś była. Może zaraz wyciągnę broń i będziesz moją pierwszą ofiarą? Dodała i z paskudną satysfakcją patrzyła, jak Miranda cofa się o krok. Mruknęła jeszcze pod nosem coś obraźliwego, i gdyby Holi miała zgadywać, to nazwała ją psychopatką. Zaraz później odwróciła się do swoich koleżanek i odeszła, więc nie trudno było stwierdzić, kto wygrał to starcie. Dwie lekcje. Tyle Holi musiała czekać na konsekwencje swojego zachowania przed rozpoczęciem zajęć. Siedzenie w klasie z trzydzieściorgiem uczniów obserwujących ją czujnie, jakby naprawdę miała zaraz wyciągnąć broń i urządzić rzeź, było tak męczące, że kiedy na początku trzeciej lekcji została wezwana do gabinetu pani psycholog, poczuła niemal ulgę. W tamtej chwili zrobiłaby wszystko, byle uciec gdzieś daleko od tych wszystkich spojrzeń. Teraz jednak siedziała na niewygodnym krześle w ciasnym pudrowo-różowym gabinecie już ponad 25 minut i nie mogła powiedzieć, że było to doświadczenie przyjemniejsze od wszystkiego, co spotkało ją dzisiaj w szkole. Rozmowa z panią Folkon była po prostu kolejnym przesłuchaniem. Jedyna różnica polegała na tym, że psycholog chciała wyciągnąć z niej informacje o jej stanie psychicznym. Prowadziły na pozór niezobowiązującą rozmowę o tym, jak Holly się czuje w związku z utratą przyjaciół i jak sobie radzi z całą sytuacją. Dziewczyna wyłączyła się w połowie tej pogawędki, potakiwała, odpowiadała na tyle uprzejmie, na ile potrafiła i dawała suche informacje, które wydawały jej się właściwe i które nie miały nic wspólnego z prawdą. Prawda i tak nikogo nie obchodziła. W końcu pani Falcon westchnęła ciężko, godząc się z tym, że nic więcej od niej nie wyciągnie. Na pulchnej twarzy kobiety pojawił się surowszy wyraz, co dało Holly do zrozumienia, że ta miła część spotkania dobiegła końca i muszą w końcu przejść do setna problemu. Stajesz sobie sprawę, że nasza szkoła praktykuje politykę zero przemocy, prawda? Brzmiało to dosyć absurdalnie, biorąc pod uwagę fakt, że kilka dni temu troje uczniów wyniesiono ze szkoły w plastikowych workach, ale Holly tego nie skomentowała. Przeglądałam twoją kartotekę i twoje zajęcia pozaszkolne są godne podziwu. Bez wątpienia jesteś dobrą dziewczyną i to, co się stało wywarło na ciebie niekorzystny wpływ, to całkiem zrozumiałe. To wszystko jest straszne i nigdy nie powinno mieć miejsca. Odczuwasz teraz wiele silnych emocji, wyrzuty sumienia, smutek, gniew, żałobę. Wyrzuty sumienia? powtórzyła głucho holi, marszcząc brwi. Psycholog ochocze pokiwała głową i wyjaśniła: Zarzucasz sobie, że w porę nie zauważyłaś znaków, które zwiastowałyby tragedię. Byliście blisko, więc może myślisz, że powinnaś wyłapać, że coś się dzieje. Kobieta pochyliła się do przodu, opierając przed ramiona na biurku, i spojrzała na Holly poważnie. Najczęściej dotyka to osoby, których ktoś bliski popełnił samobójstwo. I chociaż tutaj sytuacja jest zgoła inna, myślę, że możesz odczuwać wyrzuty sumienia. Holly nie czuła się winna. Do tej pory nie sądziła nawet, że ma tak się czuć. Dopiero wraz ze słowami pani Falcon dopadły ją wątpliwości. Czy naprawdę były jakieś sygnały, które mogła zauważyć, a tego nie zrobiła? Czy gdyby zwróciła uwagę na jakiś drobny szczegół, byłaby w stanie zapobiec tragedii? Zaczęła gorączkowo przeczysywać pamięć w poszukiwaniu dziwnego zachowania, nerwowości, czegokolwiek, co powinno ją zaalarmować, ale nic nie znalazła, niczego tam nie było. Chociaż oczywiście nie powinnaś, dodała psycholog, ale było już za późno, bo myśli zaczęły zapuszczać korzenie w głowie holi i bardzo trudno będzie je stamtąd usunąć. W każdym razie dążę do tego, że chociaż jest ci ciężko, twoje zachowanie wobec Mirandy dziś rano było niedopuszczalne. Uczniowie przeżyli coś strasznego i wielu wciąż zmaga się z lękiem, a ty swoim zachowaniem źle na nich wpływasz. Miranda jakoś nie wyglądała na przestraszoną, kiedy próbowała znokautować mnie drzwiami szafki. Pomyślała Holly, ale chociaż słowa cisnęły się jej na język, powstrzymała jej i zamiast tego zapytała... Więc jej wolno było wypytywać mnie przed tłumem gapiów o to, czy pomogłam zabić to Ale mnie nie wolno się bronić? Jak już mówiłam, wszystkim nam jest ciężko poradzić sobie z nową sytuacją. Postaraj się być wyrozumiała dla kolegów i koleżanek. Musisz zrozumieć, że twoja obecność nie jest dla nich łatwa, kiedy ta tragedia cały czas jest świeża. W głosie kobiety wciąż brzmiał profesjonalizm, ale jasne było, po której stronie barykady stoi po tej samej, co wszyscy. Rozmawiałam już z Mirandą, wyjaśniła mi całą sytuację i powiedziała, że to ona zainicjowała rozmowę, ale nie miała pojęcia, że cię sprowokuje. Natomiast co do ciebie, zamierzamy zorganizować grupę wsparcia dla uczniów, którzy czują, że nie radzą sobie z sytuacją i chcą podzielić się swoimi lękami z innymi. Dziękuję za propozycję, ale nie skorzystam. Praktycznie wysyczała Choli. To był jakiś absurd. Ludzie, którzy będą chodzić na te zajęcia, prawdopodobnie są przekonani, że Choli jest współodpowiedzialna za ich traumę. Co niby miała tam robić przepraszać w imieniu Chada? Źle mnie zrozumiałaś. Psycholog posłała jej wystudiowany uśmiech. To nie jest propozycja, tylko sposób wyciągnięcia konsekwencji z twojego zachowania. Dyrektor sam uznał to za stosowne, a ja myślę, że te spotkania dobrze ci zrobią. Powinnaś porozmawiać z innymi, z kimś, kto w pewnym stopniu dzieli z tobą doświadczenia. Poza tym twoja obecność sprawi, że uczniowie zaczną cię postrzegać jako jedną z nich. Może nie było cię wtedy w szkole, ale ciebie także dotknęła ta sytuacja. Największym błędem Holly Wilson było właśnie to, że 1 marca nie przyszła do szkoły. Nie było jej na szkolnym korytarzu, gdy rozległ się alarm i nie doświadczyła strachu, jaki poczuli uczniowie przebywający w pobliżu szatni, kiedy usłyszeli strzały i krzyki. Nikogo nie obchodziło, z jakiego powodu nie przyszła. Liczyło się tylko to, że nie przeżyła tego z wszystkimi. I to ją odseparowało. Nagle stała się jakimś obcym, bo nie dzieliła z nimi tego traumatycznego przeżycia. I to zasiało ziarno nieufności, a jej bliska relacja z Chadwickiem skutecznie je podlewała. Cieszę się, że doszłyśmy do porozumienia. Pani Falcon najwidoczniej uznała brak reakcji Holly za zgodę. Do końca tygodnia dostaniesz maila ze wszystkimi informacjami odnośnie do pierwszego spotkania. Możesz już wracać na lekcję. Rozdział szósty. Tej nocy Holly w ogóle nie położyła się spać. Wiedziała, co ją czeka, gdy zaśnie i nie była gotowa znowu się z tym mierzyć. Była wyczerpana po dniu w szkole i kłótni z matką po powrocie do domu. Nie znalazła w sobie siły na kolejny koszmar z czadem w roli głównej. Nie byłaby w stanie powiedzieć, ile godzin spędziła siedząc samotnie przy kuchennym stole, nawet gdyby został jej jeszcze w życiu ktokolwiek, kto przejmowałby się na tyle, by zapytać. Herbata, którą zrobiła sobie przed pierwszą w nocy, zdążyła już wystygnąć, lecz dziewczyna wciąż obejmowała kubek tak samo, jak kiedy był w nim wrzątek. Poparzyła sobie przez to dłonie, ale to było jedno z niewielu ciepłych uczuć, jakich doświadczała w ostatnich dniach, i nie potrafiła się zmusić, by zabrać ręce. Otaczająca holi ciemność i wszechobecna cisza były prawdopodobnie najprzyjemniejszym, co ją dzisiaj spotkało. Mogła zamknąć oczy i udawać, że świat wokół niej nie jest realny, że ona sama w ogóle nie istnieje. Nie poruszyła się, nawet gdy usłyszała skrzypnięcie drzwi na piętrze. Rozpoznała ciche kroki siostry, jeszcze zanim ta pojawiła się w drzwiach kuchni. Chryste! Olivia stanęła w progu przestraszona, gdy światło latarki w telefonie, którym oświetlała sobie drogę do kuchni, zdradziło obecność Holi. Mogłaś jakoś dać znać, że tu siedzisz? Prawie dostałam zawału! Holly bez słowa obserwowała siostrę, jak podchodzi do rzędu wiszących szafek kuchennych, by zapalić zamontowane pod nimi światło. Dopiero potem włączyła lampkę w telefonie i Holly niemal się uśmiechnęła, widząc jej ruchy. Kiedyś też bała się ciemności, ale w przeciwieństwie do młodszej siostry już dawno pozbyła się tej fobii. A teraz w tym przerażającym oliwie mroku czuła się lepiej niż przy zapalonym przez nią świetle. – Mama śpi? – zapytała w końcu bezmyślnie, by przerwać ciszę. A co innego ma robić? Odpowiedziała Oliwia z irytacją i odwróciła się, żeby otworzyć lodówkę. Jest czwarta nad ranem. Ludzie zazwyczaj śpią o tej godzinie. W takim razie, co tutaj robisz? Przyszłam napić się mleka. Na potwierdzenie pomachała wyciągniętym z lodówki kartonem. Wciąż była odwrócona tyłem, ale Holly widziała, jak zrezygnowana opuszcza ramiona, jakby przegrała walkę z samą sobą. A ty? Nie możesz spać? Nie chcę. Starsza z sióstr nie miała zamiaru rozwinąć tej myśli, a młodsza nie miała zamiaru dociekać. I nie chodziło tylko o ostatnie wydarzenia, ich relacja wyglądała tak już wcześniej. Dzielące je cztery lata miały w tym swój udział, podobnie jak rozwód rodziców. Powstała wtedy między nimi przepaść, bo Oliwia była trzynastolatką, a Holly musiała tymczasowo wejść w rolę dorosłej. Przez ostatnie miesiące próbowała to naprawić i zbudować między nimi coś na kształt siostrzanej przyjaźni, ale teraz znowu czuła, że znalazły się na dwóch różnych brzegach. Oddzielający je ocean był wzburzony i niemożliwy do pokonania. Mama długo jeszcze się wściekała po tym, jak wyszłam? Holly właściwie nie miała ochoty na rozmowę i wolałaby znów zostać sama, ale Olivia wpatrywała się w nią bez słowa i dziewczyna poczuła się jak na szkolnym korytarzu pełnym uczniów. Zadzwonili do niej ze szkoły, że jej córka groziła innej uczennicy, że ją zabije przypomniała jej takim tonem, jakby nagle, role się odwróciły i to Olivia była starsza. Naprawdę jej się dziwisz, że była wściekła? Gdyby Holly miała być szczera, to tak naprawdę była zdziwiona. Już dawno ustaliły z mamą ciche porozumienie. Koegzystowały w jednym domu, utrzymując dobre, względnie zgodne stosunki, ale to było na tyle, jeśli chodziło o relacje matki i córki. Samantha na własne życzenie straciła prawo do angażowania się w życie Holly, gdy zostawiła ją samą, kiedy dziewczyna potrzebowała jej najbardziej. W praktyce wyglądało to tak, że Holly nie mogła liczyć na wsparcie ze strony mamy, ale w zamian miała całkowitą swobodę decydowania o sobie. I to jej odpowiadało, bo Samantha i tak była ostatnią osobą, do której zwróciłaby się z problemem. A dzięki temu przynajmniej mogła nocować uczada i wychodzić tak często, jak chciała bez słuchania wykładów o błędach, które zdaniem matki niewątpliwie popełniała. Z ust kogoś, kto popełnił ich całą masę, nie byłyby wiele warte. Holly sądziła, że mimo wszystko ten układ nadal trwa. W końcu kobieta jeszcze ani razu nie pojawiła się w jej sypialni, chociaż nastolatka mogła zakładać, że jej krzyki każdej nocy budziły wszystkich domowników. A ponieważ jak dotąd Samanta jasno dawała do zrozumienia, że Holly nie może liczyć na jej wsparcie, córka miała prawo być zdziwiona, gdy po powrocie do domu zastała ją o krok od furii gotową do wygłoszenia kazania. Zupełnie jakby naprawdę była jej mamą, a nie tylko figurą widniejącą w akcie urodzenia. Relacja z matką została pogrzebana pod startą brudów stworzoną z opróżnionych butelek, rozbitych kieliszków, strachu, niepewności... I ciągłych rozczarowań, na jakie Samanta ją naraziła. Może kiedyś córka wybaczy jej wszystko, co zrobiła, ale na razie była od tego daleko. Natomiast nie chciała znowu stracić Oliwii, i przerażało ją to, że w oczach młodszej siostry dostrzegała te same uczucia, jakie jej widok wywoływał w uczniach South Stanley. Nie mogła znieść myśli, że nawet we własnym domu będzie musiała czuć na sobie oskarżycielskie i nieufne spojrzenia. Oliwia najwidoczniej nie mogła dłużej znieść przeciągającej się ciszy i odstawiwszy pustą szklankę z telefonem w ręku ruszyła do wyjścia. Holly, kierowana impulsem, odezwała się, by ją zatrzymać. Wszyscy w szkole myślą, że miałam z tym coś wspólnego, że pomogłam. Właściwe słowa nie chciały przejść jej przez gardło. Nie sądziła jednak, by były konieczne. Oliwia dobrze wiedziała, co siostra miała na myśli. Ty też w to wierzysz? Odpowiedź nie nadeszła od razu. Oliwia najpierw przez kilka nieznośnie dłużących się sekund stała w progu, jakby rozważała wyjście bez słowa, aż w końcu z przeciągłym westchnieniem zrobiła krok w tył. Gdy odwróciła się do siostry, na jej twarzy było widoczne zmęczenie. Nie sądzę, że zaplanowałaś morderstwo. Gdybym naprawdę w to wierzyła, nie byłabym w stanie zmrużyć oka, wiedząc, że jesteś tuż za ścianą. I myślę, że w gruncie rzeczy ludzie w szkole też w to nie wierzą. Wyjaśniła, wyraźnie wahając się przed wypowiedzeniem kolejnych słów. Ale dosyć jasne jest, że wiesz więcej niż twierdzisz, że wiesz, i głównie o to wszystkim chodzi. Co masz przez to na myśli? Wszyscy wiedzieli, jak bardzo cię kochał. Wzruszyła ramionami, spuszczając wzrok na swoje bose stopy. Nie zostawiłby cię tak po prostu bez żadnego pożegnania. Jeśli jest jakieś wyjaśnienie. To ty jesteś osobą, której zostawił odpowiedź. W dodatku poszłaś na pogrzeb pożegnać się z nim, jakbyś jako jedyna rozumiała, dlaczego to zrobił, więc to oczywiste. Czyżby? Choli chciała zapytać w odpowiedzi. Dotąd nawet nie myślała, że czat mógłby zostawić dla niej coś w geście pożegnania. Umysł miała pochłonięty żałobą. Głos rozsądku nie był w stanie przedrzeć się przez odchłań rozpaczy, a w sercu nie znalazła wystarczająco dużo siły ani woli walki, by pragnąć odpowiedzi. Lecz teraz czuła się, jakby po długim czasie spędzonym w ciemności, ktoś w oddali zapalił zapałkę. Płomień był słaby i kruchy, ale po raz pierwszy poczuła coś w rodzaju nadziei. Nie na ukrócenie własnego bólu, bo myśl, że mogłaby przestać cierpieć, była jeszcze zbyt abstrakcyjna, ale w końcu dostrzegła szansę, że mogłaby w tym cierpieniu przynajmniej znaleźć sens. Może skrajną naiwnością było sądzić, że zrozumienie tego, co się stało, przyniesie jej jakiekolwiek ukojenie, ale Holly nie miała nic innego, a desperacko potrzebowała czegoś, czego mogłaby się trzymać, by przetrwać. Hotel był ostatnim miejscem w Norwood, w którym Holly powinna się znajdować, jako osoba potencjalnie zamieszana w morderstwo. Jeszcze do niedawna wszystko, co wiązało się z tym miejscem, było powszechnie uważane za największą sensację w dziejach miasta. 20 lat temu anonimowy inwestor rozpoczął budowę luksusowego hotelu na obrzeżach, tuż nad brzegiem jeziora. Plany zmienienia cichego Norwood w turystyczne miasteczko wywołały oburzenie wśród mieszkańców, ale nabywca ziemi, kimkolwiek był, nie zważał na protesty i wkrótce po wypłynięciu informacji pojawiły się pierwsze ekipy zatrudnione do realizacji projektu. Prace trwały nieprzerwanie ponad rok i powoli zbliżały się do końca, gdy budowę przerwano równie nagle, jak ją zaczęto. Podobną przyczyną była tragiczna śmierć inwestora, którego tożsamość pozostawała tajemnicą znaną jedynie najważniejszym osobom w mieście, chociaż wielu uważało, że w sprawę zaangażowana była rodzina Majersów. Mieszkańcy z zaciekawieniem czekali na dalszy rozwój wydarzeń. Sądzili, że wkrótce pojawi się ktoś, kto odziedziczył ziemię i dokończy budowę hotelu. Jednak nic się nie działo, a po upływie kilku miesięcy ludzie zaczęli akceptować fakt, że nic więcej się nie wydarzy. Poniekąd mieli rację, zapominając o całej sprawie. Ponad piętnaście lat hotel stał opuszczony, stopniowo niszczając i służąc głównie jako miejsce spotkań nastolatków spragnionych odrobiny wrażeń. Aż w końcu, pięć lat temu, z aktem własności, gotowym do pokazania każdemu, kto zechciałby go stamtąd wyrzucić, pojawił się Kol. Zjawił się równie niespodziewanie jak pierwszy inwestor, jednak nowy właściciel opuszczonego przez ponad dekadę hotelu nie był bogatym biznesmenem w garniturze, jak można by się było spodziewać. Był za to młody, pokryty tatuażami i odziany w skórzaną kurtkę z naszywką sugerującą, że jest głową klubu motocyklowego. Razem z nim przybyło dwóch innych chłopaków podobnych do niego, a z czasem zaczęły przyjeżdżać kolejne osoby, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Norwood stało się nagle siedzibą motocyklistów zdeterminowanych, by uczynić hotel swoim nowym domem. Z głośnymi maszynami, których ryk roznosił się po całym mieście jak niechciany krzyk, bezpardonowym zachowaniem i przerażającym liderem, byli obcy i inni od wszystkiego, co miasto dotychczas znało i ceniło. Nie trudno więc było się domyślić, że nowi mieszkańcy nie spotkali się z ciepłym przyjęciem. Przez pierwsze tygodnie władze miasta próbowały znaleźć prawny sposób, by wykurzyć niechcianych przybyszy, a co odważniejsi nastolatkowie uciekali się do mniej legalnych prób odzyskania miejsca spotkań. Szybko jednak stało się jasne, że Ko i jego ludzie nie zamierzają odpuścić i żadne metody nie przyniosą oczekiwanego przez wszystkich rezultatu. Nie byli też zainteresowani byciem częścią społeczności. Trzymali się z boku, rzadko pojawiali się w centrum miasteczka i odstraszali wszystkich, którzy zbliżali się do budynku. Wyznaczyli wyraźną granicę i jasno dali do zrozumienia, że mogą żyć obok siebie w zgodzie, o ile nikt nie będzie jej przekraczał, a ponieważ mieszkańcy Norwood niczego nie cenili sobie bardziej niż spokoju, w końcu zmuszeni byli zaakceptować nowy stan rzeczy. Żyli więc dalej swoim życiem, ignorując obecność motocyklistów, na ile to było możliwe, i trzymając się od nich z daleka. Z biegiem czasu stało się to po prostu kolejną niepisaną zasadą, według której wszyscy funkcjonowali wszyscy oprócz Chadwick'a. On ich uwielbiał i z powodów, których nawet Holly nie do końca rozumiała dla mieszkańców hotelu, był jednym z nich. Podejrzewała jednak, że zwyczajnie wynikało to z tego, jaki był. Czad, którego znała, namówiłby wiewiórkę do zatańczenia baletu, gdyby tylko się postarał, więc przekonanie gangu motocyklistów, by przyjęli go do swojej rodziny, jak najbardziej leżało w zasięgu jego możliwości. Wchodząc do środka, Holly zauważyła, że hotel jest pusty i cichy. Skład domowników zmieniał się praktycznie nieustannie. Większość członków klubu była w ciągłym ruchu i wracała do Norwood tylko co jakiś czas. Czasami można było spotkać tam prawdziwe tłumy, a innym razem. Jedynie kilka dziewczyn czy żon czekających na powrót swoich partnerów. Tym razem widziała przed wejściem kilka zaparkowanych maszyn, więc przynajmniej część klubowiczów była na miejscu. Znała jednak tryb życia mieszkańców na tyle, by wiedzieć, że wczesnym porankiem, niedługo przed wschodem słońca, szanse na spotkanie kogokolwiek na nogach są raczej nikłe. I właśnie na to liczyła. Przez miniony rok spędziła w tym miejscu wiele dni i nocy. Jako dziewczyna Czada zawsze czuła się tu mile widziana, a przynajmniej nikt nigdy nie okazywał jej wrogości. Jednak nigdy wcześniej nie przyszła do hotelu sama. No i nigdy wcześniej Czad nie był mordercą, nie mogła być pewna, po której stronie stanęli Cole i jego ludzie, ale nie oczekiwała ciepłego powitania. Pokój Czadwika w hotelu był pierwszym miejscem, jakie przyszło jej do głowy, gdy przez resztę nocy rozmyślała, czy naprawdę mógł zostawić jej wiadomość. Dlatego musiała go sprawdzić. Sprawniej cicho weszła po schodach na czwarte, ostatnie piętro budynku, nie spotykając nikogo po drodze. To była dobrze jej znana trasa i nogi właściwie same niosły ją po zniszczonej wykładzinie. Domownicy włożyli mnóstwo pracy, by miejsce było zdatne do użytku, przy okazji nadając mu nieco inny styl. Hotel był więc osobliwą mieszanką poważnie nadgryzionego przez ząb czasu luksusu, który dawno temu miał zadawalać bogatych turystów, i surowości, jaka charakteryzowała motocyklistów. To luksusowa rudera z większą duszą niż najpiękniejsze domy w Norwood na czele z moim, powiedział jej kiedyś Chad i trafił w punkt. Miejsce było nieco obskurne, ale jednocześnie miało niepowtarzalny klimat. Chociaż na początku hotel i jego mieszkańcy zwyczajnie ją przytłaczali, Holly z czasem polubiła tu przebywać. Teraz z kolei usilnie próbowała zignorować palący ból na myśl o wszystkich chwilach spędzonych tu z Chadwickiem. Zatrzymała się przed właściwymi drzwiami, ale jej dłoń zawisła w połowie drogi do klamki. Wiedziała, że będą otwarte, bo Chad zamykał je tylko, gdy ona z nim była. — Bo tylko kiedy ty tam jesteś, mam w środku coś cennego — wyjaśnił jej z zabójczym uśmiechem, gdy podczas jednej z pierwszych wizyt zapytała go o ten dziwny zwyczaj. Dała się jednak ciężarów wspomnień, który czekał po drugiej stronie, gotowy by runąć na nią, gdy tylko otworzy drzwi. Dlatego się zawahała. Nie powinnaś być teraz gdzie indziej ratować bezdomne pieski, jak przystało na prawdziwą świętą. Szorstki głos odbił się od ścian i Holly podskoczyła wystraszona. Cole stał niedaleko, opierając się ze skrzyżowanymi ramionami o ścianę i przyglądając się jej z zaciekawieniem. Często jej dogryzał, Holly nawet zaryzykowałaby stwierdzenie, że na swój pokręcony sposób okazywał jej coś na kształt sympatii. Fakt, że powitał ją, jakby od ich ostatniego spotkania zupełnie nic się nie wydarzyło, był tak kojący, że nie mogła odmówić sobie nikłej przyjemności udzielenia normalnej odpowiedzi. Nie powinieneś być teraz gdzie indziej i porywać ludzi, jak przystało na prawdziwego gangstera? Wbrew powszechnemu przekonaniu panującemu w Norwood, że klub motocyklowy był jedynie przykrywką i w rzeczywistości Cole jest szefem prawdziwego gangu, ani on, ani jego posłańcy śmierci nie byli kryminalistami. A przynajmniej Holly nigdy nie spotkała w hotelu stosu trupów gotowych do zakopania w lesie. Była też pewna, że nie przetrzymywali w piwnicach ludzi porwanych na handel organami, a jedyne narkotyki, jakie widziała u nich na imprezach, były na użytek własny. Najbardziej przekonywało ją jednak to, że Czad znał tych ludzi. A skoro nadal ją tam przyprowadzał, to musiał wiedzieć, że nie stanowią dla niej zagrożenia. Cole odbił się od ściany i powolnym krokiem ruszył w jej kierunku. A im bliżej był, tym bardziej przytłaczał holi swoją postawą. W końcu zatrzymał się tuż przy niej, znacznie górując nad nią wzrostem. Zastanawiałem się, kiedy się tu pojawisz. Nie byłam pewna, czy będę tutaj mila widziana po tym, co się stało, wyznała cicho, uciekając spojrzeniem. Nie chodziło o to, że się go bała, bo już dawno wyzbyła się lęku w obecności kola. Właściwie ani razu nie dał jej ku niemu powodów, ale coś w jego sposobie bycia nigdy nie pozwalało jej czuć się przy nim całkowicie swobodnie. I podejrzewała, że nie jest jedyna, bo Kol nigdy szczególnie nie starał się być mniej onieśmielający, a wręcz zdawał się cieszyć wpływem, jaki ma na ludzi. Paradoksalnie pod tym względem przypominał jej czada, chociaż on nikogo nie przerażał. Byli do siebie podobni w swoich różnicach. Obaj wysocy, ale Koł był kilkanaście centymetrów niższy i zdecydowanie bardziej barczysty. Mieli podobnie ciemne włosy, jednak u czada tworzyły uroczy bałagan. Podczas gdy mężczyzna stojący przed holi zawsze miał swoje krótko ścięte, co nadawało jego rysom jeszcze większej surowości. Największym podobieństwem była jednak nutka królewskiej wyższości, z tym, że w przypadku Czada przejawiała się pod mniej groźną postacią. Towarzyszyły jej charyzma i magnetyzm, który przyciągał wszystkich, podczas gdy Kohl swoją wyniosłość odziewał w mroczną ponurość. Sprawiał, że przyjaciółom instynkt kazał dla bezpieczeństwa mieć się na baczności, a wrogom zwyczajnie uciekać. Holly nie nazwałaby siebie przyjaciółką kola, ale wiedziała też, że nigdy nie chciałaby się znaleźć po tej drugiej stronie. Chad jest był jednym z nas. Poprawił się, chociaż miała wrażenie, że zrobił to z trudem my nie odwracamy się od swoich tak łatwo jak większość mieszkańców Norwood. Nie było cię na pogrzebie. Wytknęła mu wzruszając ramionami. To niczym nie świadczy. Pożegnałam się z czadem w czasie, który sam uznałem za stosowne. Nie miała zamiaru udawać, że rozumie, co czad dla niego znaczył, bo Kol wciąż był dla niej niemniejszą zagadką niż kiedy go poznała. Znała natomiast swojego chłopaka i wiedziała, jak to wyglądało z jego perspektywy. Relacja tych dwóch mężczyzn była trudna i zawiła, a czasem brutalna. Obaj mieli mocne charaktery, więc kiedy się ze sobą ścierali, skutki bywały opłakane, ale w pewien sposób Cole był Chadwickowi bliższy niż ktokolwiek z South Stanley. Gdyby Holly miała podzielić ludzi w życiu czada na kategorie, powiedziałaby, że Maddie, Ashley, Alice i Topper byli jego przyjaciółmi, Cole zaś był kimś w rodzaju starszego brata. Jeśli więc mężczyzna chociaż w połowie podzielał odczucia Czada, nie wątpiła, że jego smutek był autentyczny. Poza tym, w czasie pogrzebu mieliśmy tu wizytę policji stanowej. Ktoś bardzo uprzejmy musiał podzielić się z nimi opinią, że prowadzimy tutaj działalność przestępczą. Burmistrz i Harel chyba bardzo chcieliby, żebyśmy mieli coś wspólnego z atakiem. Upiekliby dwie pieczenie na jednym ogniu. Witaj w kręgu podejrzanych, mruknęła ironicznie pod nosem. Przeszukiwali pokój Czada. Zapytała tknięta nagłą obawą, że nawet jeśli Chad faktycznie coś tam dla niej zostawił, to przyszła za późno. Kol jednak pokręcił głową, a później wyjaśnił: Nikt nie sypnął, że miał tutaj pokój, więc w oficjalnej wersji nie było czego sprawdzać. Nawet po tym, co się stało? spytała i zobaczyła ciekawość w oczach mężczyzny. Zastanawiała się, czy to jej dobór słów zwrócił jego uwagę. Zauważył, że ciągle unikała przyznania na głos, że czat był sprawcą? Większość osób mieszkających w tym domu powiedziałaby ci, że człowieka mogą spotkać rzeczy o wiele gorsze niż morderca w rodzinie. W typowy dla siebie sposób nie wyjaśnił, co miał na myśli, ale Holly nie zamierzała dopytywać. Od czada wiedziała, że niektórzy członkowie klubu dołączyli do kola po traumatycznych doświadczeniach, ale nie należała do wścibskich osób i nie chciała znać szczegółów tragedii, jakie spotkały praktycznie obcych dla niej ludzi. Mogę? Zapytała w końcu, kiwając głową w kierunku drzwi. Nawet jeśli czad nikt oficjalnie nie wstąpił do klubu, był jednym z nas, i kodeks obowiązywał go tak samo jak nas wszystkich. Kohl wzruszył ramionami, jakby jego słowa były wystarczającą odpowiedzią, ale jedynie tworzyły większy mętlik w głowie dziewczyny. Znasz zasady: pokoje członków klubu to świętość. Nikt oprócz właściciela i jego gości nie ma do nich wstępu. Wcześniej byłaś gościem, czada, a według kodeksu pokój należy teraz do ciebie jako jego partnerki. Nawet ja nie mogę ci powiedzieć, co z nim robić. Uznam to za tak. Odpowiedziała nieco zdziwiona faktem, że Kol postanowił rozciągnąć reguły klubu także na nią, nie zamierzała jednak narzekać, potrzebowała dostępu do tego pokoju nie tylko ze względu na poszukiwanie odpowiedzi. Liczyła też, że będąc tam, poczuje bliskość czada, o ile najpierw odważy się wejść, dlaczego tu przyszłaś? Zapytał, widząc, że waha się przed naciśnięciem klamki. Może chciał odwrócić jej myśli, by było jej łatwiej, a może kierowała nim szczera ciekawość. Cokolwiek to było pomogło, bo Holly nie była w stanie odpowiedzieć patrząc mu w twarz. Dlatego pchnęła drzwi i weszła do środka, chociażby po to, by znaleźć się plecami do kola. Nie wiedziała, czego tak właściwie się spodziewała, ale wewnątrz wszystko było dokładnie tak samo jak zawsze. W pokoju pozornie nic się nie zmieniło, tylko że teraz stanowił wspomnienie z zupełnie innego życia. Patrzyła na łóżko, na którym kochali się ostatnim razem, gdy tu była. Wciąż było okryte tą samą narzutą w kratę, którą je zasłała zanim wyszli, zupełnie nieświadoma, że już nigdy nie wrócą tu razem. Miejsce pozostało niezmienione, ale nie było już tamtych do bólu sobie zakochanych nastolatków. Chciałam, zaczęła ze ściśniętym gardłem, pomyślałam, że może zostawił tu coś dla mnie, jakieś pożegnanie. Chcę. Muszę znaleźć wyjaśnienie, dla tego, co się wydarzyło, żeby odzyskać spokój. Dopiero kiedy wypowiedziała te słowa na głos, zrozumiała, jak bardzo są prawdziwe. Jeszcze kilka godzin temu nawet nie myślała o odpowiedziach, ale teraz, całkiem sama, wyczerpana koszmarami, które nawiedzały ją nie tylko w snach, i przygnieciona ciężarem rzeczywistości bez tej jednej osoby, która obiecała nigdy nie odejść, wiedziała, że musi poznać powód. Czuła wręcz desperacką potrzebę, by zrozumieć, jakby od tego zależało całe jej życie. A co jeśli odpowiedzi ci go nie dadzą? Ko, przestrzegając zasad, o których wcześniej wspomniał, nie wszedł za nią do środka. Zatrzymał się w progu i teraz opierał się o framugę, obserwując dziewczynę uważnie w oczekiwaniu na reakcję. Ukryte znaczenie dotarło do choli z kilkusekundowym opóźnieniem i impetem, które niemal zwalił ją z nóg. Obróciła się tak gwałtownie, że w głowie jej zawirowało wyczerpane ciało, akurat znalazło okazję, by przypomnieć jej o braku snu i jedzenia. Była jednak zbyt zaaferowana słowami kola, by zwrócić uwagę na własny stan. Ty coś wiesz? Zapnęła niedowierzająco. Czuła się, jakby grunt usuwał jej się spod nóg. Mógł skłamać. Miał przed sobą kruchą, pogrążoną w żałobie nastolatkę, która ledwie się trzymała. Większość osób w tej sytuacji wybrałaby kłamstwo, chociażby z litości dla jej smutnych oczu pełnych łez. Może Kol zwyczajnie był okrutny i pozbawiony wszelkich skrupułów, a może kierowało nim coś innego. Bez względu na powód, postanowił trzymać się prawdy, nawet jeśli wiedział, że ciężar świadomości, że odpowiedzi istnieją, ale znajdują się poza zasięgiem Holly, mógł być tym, co ostatecznie ją zniszczy. Lub też będzie motywacją, by znaleźć w sobie wystarczająco dużo siły i ponieść sięgnąć. Może zwyczajnie chciał ją sprawdzić. Coś wiem, jeszcze więcej podejrzewam, potwierdził zdawkowo. Jeśli się nie mylę, nie byłbym głową klubu, gdybym często to robił. Lepiej dla ciebie byłoby, gdybyś zostawiła to tak jak jest. Prawda nie przyniesie ci niczego dobrego, jedynie cię zniszczy. Holly ogarnęła wściekłość. Stojący przed nią człowiek był prawdopodobnie jedyną osobą zdolną ukrócić jej cierpienie, i jasne było, że nie zamierza się nad nią zlitować. Czad nie żyje. Przypomniała mu warknięciem. Nagle zapomniała o tym, jaki kol był onieśmielający i groźny. Miała ochotę rzucić mu się do gardła i siłą wyrwać z niego odpowiedzi na dręczące ją pytania. Naprawdę sądzisz, że po tym coś jeszcze jest w stanie mnie zranić? Bardziej niż to, co już się stało? Przykro mi z powodu tego, co się spotkało. Mówił szczerze, ale Holly nie chciała jego litości. Nie twierdzę, że wiem przez co przechodzisz, ale ponieważ Czad był jednym z nas, to też w pewnym stopniu jesteś, a my chronimy swoich. Możesz mi nie wierzyć, ale wyświadczam ci przysługę, zachowując dla siebie niepoparte dowodami wyjaśnienia. Ludzie widzą we mnie jego wspólniczkę, traktują mnie jakbym miała krew na rękach. Wyznała desperacko, jakby wierzyła, że istnieją słowa, które są w stanie sprawić, że Cole zmieni zdanie. Straciłam wszystko. Zostałam z tym zupełnie sama i jestem o krok od skończenia ze sobą tylko po to, żeby przestać się tak czuć. Nie wiedziała właściwie, po co mówiła to wszystko. Nie sądziłaby Kol przejął się tym, że stopniowo zaczynała postrzegać samobójstwo jako możliwość ucieczki. Może chodziło tylko o wyrzucenie z siebie tych myśli i o to, żeby ktoś słuchał, usłyszał jak bardzo potrzebuje pomocy. Dziś noc zrozumiałam, że czat mógł zostawić dla mnie pożegnanie i po raz pierwszy, odkąd dowiedziałam się, że nie żyje, dostrzegłam mały przebłysk nadziei. Nawet jeśli jest zaledwie cień szansy, że mogłabym go zrozumieć, to zamierzam się tego trzymać, bo obecnie nie mam nic innego, co mogłoby zachować mnie przy życiu. Nie była pewna, czy w miarę mówienia czuje się lepiej, czy gorzej, odsłaniając się przed kimś w zasadzie obcym, ale nie panowała już nad sobą ani nad słowami, które opuszczały jej usta. Więc możesz iść do diabła ze swoimi przysługami, które tak szlachetnimi wyświadczasz. Cisza, jaka nastała po jej wywodzie, była niemalże ogłuszająca. Holly oddychała ciężko, łapczywie wciągając powietrze, jakby zaraz miało się skończyć, a Koł przez cały ten czas nie spuszczał z niej wzroku. Jeśli jej słowa zrobiły na nim wrażenie, nie dał tego po sobie poznać. Wyglądał jak rzeźba wykuta w marmurze, zimny i obojętny. Znajdziesz swoje odpowiedzi kiedy się w końcu odezwał, zrobił to z taką pewnością, że brzmiał zupełnie jakby zaglądał w przyszłość, jakby znał wydarzenia, które dopiero miały nastąpić. A kiedy już to zrobisz i zaczniesz żałować, że mnie dzisiaj nie posłuchałaś, bądź tak miła i przyjdź z tym do mnie. Lubię słyszeć, że mam rację.